Będzie ogłoszony wyrok. Zanim go ogłoszę, ponieważ czytanie komparycji zajmie dobre pół godziny, to chociaż ustawa wymaga, aby w czasie ogłoszenia wyroku wszyscy stali, więc proszę tych, którzy mają kłopot z kręgosłupem czy z nogą, że mogą usiąść, jeżeli uznają to za bardziej wygodne dla siebie, to będzie w pełni zrozumiałe. Po czym, kiedy będzie już ogłoszenie wyroku, samo orzeczenie, to wtedy proszę wstać. Wszyscy mają kłopoty. No tak, to się rano budzi, nic go nie boli, to musi zadać sobie zasadnicze pytanie. Ale jak wszyscy doskonale wiemy, było to obszerne zaskarżenie podstawowych ustaw dla bezpieczeństwa obywateli i bezpieczeństwa państwa. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym, po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego na rozprawie w dniach 1, 2 i 3 kwietnia oraz 30 lipca 2014 roku połączonych wniosków po pierwsze Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 29 czerwca 2011 roku o zbadanie zgodności punkt A artykułu 19 ustęp 6 punkt 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji, punkt B artykułu 9 E ustęp 7 punkt 3 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej, punkt C artykułu 36 C ustęp 4 punkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej, punkt D artykułu 31 ustęp 7 punkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o Żandarmerii Wojskowej i Wojskowych Organach Porządkowych, punkt E artykułu 27 ustęp 6 punkt 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, punkt F artykułu 17 ustęp 5 punkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, punkt G artykułu 31 ustęp 4 punkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego z artykułem 2 i artykułem 47 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej. Punkt 2 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 1 sierpnia 2011 roku o zbadanie zgodności, punkt A artykułu 20 C ustęp 1 ustawy o policji artykułu 10 B ustęp 1 ustawy o Straży Granicznej artykułu 36 B ustęp 1 punkt 1 ustawy o kontroli skarbowej artykułu 30 ustęp 1 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i Wojskowych Organach Porządkowych artykułu 28 ustęp 1 punkt 1 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu artykuł 18 ustęp 1 punkt 1 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz artykuł 32 ustęp 1 punkt 1 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego z artykułem 49 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji oraz z artykułem 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Punkt B
artykułu 36b ustęp 5 ustawy o kontroli skarbowej, artykułu 28 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, artykułu 18 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, artykułu 32 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego w zakresie, w jakim przepisy te zezwalają na pozyskiwanie danych, o których mowa w artykule 180c i artykule 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, nie przewidują zniszczenia tych spośród pozyskanych danych, które nie zawierają informacji mających znaczenie dla prowadzonego postępowania z artykułem 51 ustęp 2 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Punkt 3. Rzecznika Praw Obywatelskich. Wniosek z dnia 15 listopada 2011 roku o zbadanie zgodności. Podpunkt A. Artykułu 27 ustęp 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 punkt 2 litera A ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu w zakresie, w jakim odnosi się do zwrotu, cytuję, i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa. Koniec cytatu. Podpunkt B. Artykułu 27 ustęp 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 punkt 2 litera B oraz C ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z artykułem 2, artykułem 47 i artykułem 49 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji oraz z artykułem 8 ustęp 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Punkt 4. Wniosku Prokuratora Generalnego z dnia 7 marca 2012 roku o zbadanie zgodności. Podpunkt A. Artykułu 19 ustęp 1 punkt 8 ustawy o Policji. Podpunkt B. Artykułu 9e ustęp 1 punkt 7 ustawy o Straży Granicznej. Podpunkt C. Artykułu 36c ustęp 1 punkt 5 ustawy o kontroli skarbowej. Podpunkt D. Artykułu 31 ustęp 1 punkt 17 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i Wojskowych Organach Porządkowych. Artykułu 31 ustęp 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 punkt 1 litera A ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego w zakresie, w jakim odnosi się do zwrotu, cytuję, a także innych ustawach i umowach międzynarodowych. Podpunkt F. Artykułu 31 ustęp 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 punkt 1 litera G ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego w zakresie, w jakim odnosi się do zwrotu, cytuję, oraz innych w kwadratowym nawiasie przestępstw niż wymienione w literach od A do F, godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, a także państw, które zapewniają wzajemność. Koniec cytatu. Podpunkt G. Artykułu 31 ustęp 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 punkt 9 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego z artykułem 2, artykułem 47, artykułem 49 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji oraz z artykułem 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Punkt 5. Wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 27 kwietnia 2012 roku o zbadanie zgodności. Podpunkt A. Artykułu 75d ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o służbie celnej w związku z artykułem 31
z artykułem 47, przepraszam, i artykułem 49 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Podpunkt B. Artykuł 47d ust. 1 ustawy o służbie celnej z artykułem 51 ust. 4 Konstytucji. Punkt 6. W wniosku prokuratora generalnego z dnia 21 czerwca 2012 roku o zbadanie zgodności. Podpunkt A. Artykuł 20c ust. 1 ustawy o policji w związku z artykułem 212 paragraf 1 i 2, artykułem 216 paragraf 1 i 2, artykułem 217 paragraf 1, artykułem 221, artykułem 278 paragraf od 1 do 3 i paragraf 5, artykułem 284 paragraf 1 do 3, artykułem 288 paragraf 1 i 2 oraz artykułem 290 paragraf 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, artykułu 45, artykułu 46 ust. 1, artykułu 49 i artykułu 49a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, artykułu 34 punkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, artykułu 33 ustawy z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i w związku z artykułem 52 punkt 2 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Podpunkt B. Artykułu 10b ust. 1 ustawy o Straży Granicznej w związku z artykułem 212 paragraf 1 i 2, artykułem 216 paragraf 1 i 2, artykułem 217 paragraf 1, artykułem 221, artykułem 278 paragraf 1 do 3 i paragrafu 5, artykułem 284 paragraf 1 do 3, artykułem 288 paragraf 1 i 2 oraz artykułem 290 paragraf 1 Kodeksu karnego, artykułu 45, artykułu 46 ust. 1, artykułu 49 i artykułu 49a Prawa prasowego, artykułu 34 punkt 2, 3 i 4 ustawy o wyrobach budowlanych, artykułu 33 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, artykułu 77 punkt 2, 2a i 3 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i w związku z artykułem 52 punkt 2 i 4 Prawa łowieckiego. Podpunkt C. Artykułu 30 ust. 1 ustawy o żandarmerii wojskowej i wojskowych organach porządkowych w związku z artykułem 212 paragraf 1 i 2, artykułu 216 paragraf 1 i 2, artykułu 217 paragraf 1, artykułu 221, artykułu 278 paragraf 1 do 3 i paragraf 5, artykułu 284, artykułu 284 paragraf od 1 do 3, artykułu 288 paragraf 1 i 2 oraz artykułu 290 Kodeksu karnego, artykułu 60 paragraf 2 i 3, artykułu 61 paragraf 1, artykułu 62 paragraf 1, 3 i 4, artykułu 80 paragraf 1 i 2, artykułu 93 paragraf 2 i 3, artykułu 90 paragraf 1, artykułu 108 paragraf 2 oraz artykułu 109 ustawy z dnia 10 września 1999 rok Kodeks karny skarbowy, artykułu 49 i artykułu 49a Prawa prasowego,
artykułu 34 punkt 2, 3 i 4 ustawy o wyrobach budowlanych, artykułu 33 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, artykułu 77 punkt 2, 2a i 3 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w związku z artykułem 52 punkt 2 i 4 prawa łowieckiego. Podpunkt D. Artykułu 36b ustęp 1 punkt 1 ustawy o kontroli skarbowej w związku z artykułem 60 paragraf 2 i 3, artykułem 61 paragraf 1, artykułem 62 paragraf 1, 3 i 4, artykułem 80 paragraf 1 i 2, artykułem 93 paragraf 2 i 3, artykułu 95 paragraf 1, artykułu 108 paragraf 2 oraz artykułu 109 Kodeksu Karnego Skarbowego. Podpunkt E. Artykułu 36b ustęp 1 punkt 1 w związku z artykułem 2 ustęp 1 punkt 12 ustawy o kontroli skarbowej w związku z artykułem 85 paragraf 4, artykułu 86 paragraf 4, artykułu 87 paragraf 4, artykułu 88 paragraf 3, artykułu 89 paragraf 3, artykułu 90 paragraf 3, artykułu 91 paragraf 4, artykułu 92 paragraf 3, artykułu 94 paragraf 3, artykułu 95 paragraf 2 i artykułu 96 paragraf 1 Kodeksu Karnego Skarbowego oraz w związku z artykułem 100 ustęp 1 i 101 ustęp 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 roku prawo celne. Podpunkt F. Artykułu 28 ustęp 1 punkt 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 punkt 2 litera a ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu w zakresie, w jakim odnosi się do zwrotu, cytuję, i innych przestępstw godzących bezpieczeństwo państwa, koniec cytatu. Podpunkt G. Artykułu 28 ustęp 1 punkt 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 punkt 2 litera b i c, jak również punkt 2 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Podpunkt H. Artykułu 32 punkt 1 ustęp 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 punkt 1 litera a ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego w zakresie, w jakim odnosi się do zwrotu, cytuję, a także innych ustawach i umowach międzynarodowych, koniec cytatu. Podpunkt I. Artykułu 32 ustęp 1 punkt 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 punkt 1 litera g ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego w zakresie, w jakim odnosi się do zwrotu, cytuję, oraz innych, w nawiasie, przestępstw niż wymienione w literach od A do F, godzących bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa, Sił Zbrojnych RP oraz jednostek organizacyjnych MON, a także państw, które zapewniają wzajemność. Podpunkt J. Artykułu 32 ustęp 1 punkt 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 punkt 9 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Podpunkt K. Artykułu 18 ustęp 1 punkt 1 w związku z artykułem 2 ustęp 1 punkt 2 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w związku z artykułem 4, artykułem 12 ustęp od 3 do 6, artykułem 13 oraz artykułem 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
przez osoby pełniące funkcje publiczne. Podpunkt L artykułu 18 ustęp 1 punkt 1 ustawy artykułu 18 ustęp 1 punkt 1 w związku z artykułem 2 ustęp 1 punkt 5 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w związku z artykułem 8 ustęp 1 i 3 oraz artykułem 10 ustęp 1, 2, 5 i 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Artykułem 35 ustęp 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandata posła i senatora. Artykuł 87 paragraf 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych. Artykuł 38 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym. Artykuł 49a ustęp 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze. Artykuł 24h ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Artykuł 25c ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz w związku z artykułem 27c ustęp 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. Podpunkt eł artykuł 18 ustęp 1 punkt 1 w związku z artykułem 2 ustęp 1 punkt 3 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w związku z artykułem 1 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1990 roku o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych. Podpunkt M artykuł 18 ustęp 1 punkt 1 w związku z artykułem 2 ustęp 1 punkt 4 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w związku z artykułem 200 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Artykuł 46 ustęp 1 artykułu 75 ustęp od 1 do 4 artykułem 110 ustęp 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej oraz w związku z artykułem 3 ustęp 1 artykułu 20a ustęp od 1 do 3 artykułu 31a artykułu 36 ustęp 1 artykułu 39 ustęp 1 i artykułu 69e ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji. Podpunkt N artykułu 18 ustęp 1 punkt 1 w związku z artykułem 2 ustęp 1 punkt 6 i artykułu 7 ustawy punkt 6 i 7 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Podpunkt O artykułu 75d ustęp 1 w związku z ustępem 5 ustawy o służbie celnej w związku z artykułem 108 paragraf 2 i artykułem 109 Kodeksu Karnego Skarbowego. I te wszystkie przepisy tych ustaw konfrontowane z artykułem 2, artykułem 47, artykułem 49 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji oraz z artykułem 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Punkt 7. Wniosku prokuratora generalnego z dnia 13 listopada 2012 roku o zbadanie zgodności artykułu 19 ustawy o policji, artykułu 9e ustawy
o Straży Granicznej, artykułu 36c ustawy o kontroli skarbowej, artykułu 31 ustawy o żandarmerii wojskowej i wojskowych organach porządkowych, artykułu 27 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, artykułu 17 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, artykułu 31 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego z powodu pominięcia w zakwestionowanych przepisach regulacji wyłączającej z kręgu podmiotów, które mogą być poddane kontroli operacyjnej, kategorii osób, od których pozyskanie informacji objętych tajemnicą adwokacką, dziennikarską, notarialną, radcy prawnego, doradcy podatkowego i lekarską podlega zakazom dowodowym w zakresie objętych zakazami z artykułem 2, artykułem 42 ustęp 2, artykułem 47, artykułem 49, artykułem 51 ustęp 2, artykułem 54 ustęp 1 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji, jak również z artykułem 6 ustęp 3 litera B oraz C, artykułem 8 i artykułem 10 ustęp 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Orzeka. Część pierwsza, punkt pierwszy. Podpunkt A. Podpunkt, będę czytał podpunkt, można litera. A. Artykuł 19 ustęp 1 punkt 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji. Punkt B. Artykuł 9e ustęp 1 punkt 7 ustawy z dnia 12 października 1999 roku o Straży Granicznej. Podpunkt C. Artykuł 36c ustęp 1 punkt 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej. Podpunkt D. Artykuł 31 ustęp 1 punkt 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku o żandarmerii wojskowej oraz wojskowych służbach porządkowych. Rozumiane w ten sposób, że dotyczą określonych w polskiej ustawie karnej przestępstw ściganych na mocy umów międzynarodowych, ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie, są zgodne z artykułem 2, artykułem 47 i artykułem 49 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z artykułem 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej protokołem nr 2. Punkt 2. Artykuł 27 ustęp 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 punkt 2 litera B ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu jest niezgodny z artykułem 2, artykułem 47 i artykułem 49 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Punkt 3. Artykuł 27 ustęp 1 w związku z artykułem 5 ustęp 5 punkt 2 litera A ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu w zakresie, w jakim obejmuje zwrot, cytuję, i innych przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa. Koniec cytatu. Artykuł 27 ustęp 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 punkt 2 litera C ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
Podpunkt C. Artykułu 31 ustęp 1. W związku z artykułem 5 ustęp 1 punkt 1 litera A ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o służbie kontrwywiadu wojskowego oraz służbie wywiadu wojskowego w zakresie, w jakim obejmuje zwrot, cytat, a także innych ustawach i umowach międzynarodowych są zgodne z artykułem 2, artykułem 47 i artykułem 49 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji oraz z artykułem 8 ustęp 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Punkt 4. Artykuł 19, podpunkt A. Artykuł 19 ustęp 6 punkt 3 ustawy o policji. Artykuł 9e ustęp 7 punkt 3 ustawy o Straży Granicznej. Artykuł 36c ustęp 4 punkt 3 ustawy o kontroli skarbowej. Artykuł 31 ustęp 7 punkt 3 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i Wojskowych Organach Porządkowych. Podpunkt E. Artykuł 27 ustęp 6 punkt 3 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Podpunkt F. Artykuł 31 ustęp 4 punkt 3 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Podpunkt G. Artykuł 17 ustęp 5 punkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Rozumiane w ten sposób, że właściwy organ zarządzający kontrolę operacyjną wskazuje określony w prawie rodzaj środka technicznego uzyskiwania informacji i dowodów oraz ich utrwalania stosowany w indywidualnej sprawie są zgodne z artykułem 2 i artykułem 47 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Punkt 5. Podpunkt A. Artykuł 20c ustęp 1 ustawy o policji. Artykuł 10b ustęp 1 ustawy o Straży Granicznej. Podpunkt C. Artykuł 36b ustęp 1 punkt 1 o kontroli skarbowej. Podpunkt D. Artykuł 30 ustęp 1 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i Wojskowych Organach Porządkowych. Artykuł 28 ustęp 1 punkt 1 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Podpunkt F. Artykuł 32 ustęp 1 punkt 1 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Podpunkt G. Artykuł 18 ustęp 1 punkt 1 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Podpunkt H. Artykuł 75d ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o służbie celnej. Przez to, że nie przewidują niezależnej kontroli udostępniania danych telekomunikacyjnych, o których mowa w artykule 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne, są niezgodne z artykułem 47 i artykułem 49 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji. Punkt 6. Artykuł 19 ustawy o policji. Punkt B. Artykuł 9e ustawy o Straży Granicznej. Podpunkt C. Artykuł 36c ustawy o kontroli skarbowej. Podpunkt D. Artykuł 31 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i Wojskowych Organach Porządkowych. Podpunkt E. Artykuł 27 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Podpunkt F. Artykuł 31 ustawy o służbie kontrwywiadu wojskowego oraz służbie wywiadu wojskowego. Podpunkt G. Artykuł 17 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w zakresie, w jakim nie przewidują gwarancji niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów zawierających informacje objęte zakazami dowodowymi, co do których sąd nie uchylił tajemnicy zawodowej bądź uchylenie było niedopuszczalne, są niezgodne z artykułem 42 ust. 2, artykułem 47, artykułem 49, artykułem 51 ust. 2 i artykułem 54 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Punkt 7. Artykuł 36b ust. 5 ustawy o kontroli skarbowej jest zgodny z artykułem 51 ust. 2 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Punkt 8. Artykuł 28 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. Artykuł 32 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Artykuł 18 ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym w zakresie, w jakim nie przewidują zniszczenia danych nie mających znaczenia dla prowadzonego postępowania, są niezgodne z artykułem 51 ust. 2 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Punkt 9. Artykuł 75d ust. 5 ustawy o służbie celnej w zakresie, w jakim zezwala na zachowanie materiałów innych niż zawierające informacje mające znaczenie dla postępowania w sprawach wykroczeń skarbowych lub przestępstw skarbowych określonych w rozdziale 9 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks Karny Skarbowy jest niezgodny z artykułem 51 ust. 4 Konstytucji. Część druga wyroku. Przepisy wymienione w części pierwszej w punktach 2, 5, 6 i 8 w zakresach w nich wskazanych tracą moc obowiązującą z upływem 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie artykułu 30 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Zdanie odrębne do części pierwszej punktu 3, 5 i 6 wyroku i postanowienia zgłosił pan sędzia Wojciech Hermeliński. Do punktu 3 litera A wyroku zdanie odrębne zgłosił pan sędzia Marek Zubik. Zdanie to zostanie przedstawione na piśmie. Uzasadnienie wyroku Trybunału co do tego punktu 3a litera, punktu 3 litera A przedstawi też w pisemnym uzasadnieniu sędzia Andrzej Rzepliński. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi pierwszy sprawozdawca co do całości orzeczenia z wyjątkiem tego punktu pan sędzia Marek Zubik. Bardzo proszę panie sędzio. Bardzo dziękuję. Będzie to skrótowe, ale nie chcę nikogo łudzić, ale na pewno nie krótkie próba syntetycznego wskazania motywów uzasadnienia. W dzisiejszej sprawie Trybunał rozpoznawał 7 połączonych wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego dotyczących przepisów regulujących stosowanie kontroli operacyjnej oraz udostępnianie danych telekomunikacyjnych Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej
organom kontroli skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu oraz, co dotyczy wyłącznie udostępniania danych telekomunikacyjnych, Służbie Celnej. Obydwaj wnioskodawcy, co bardzo wyraźnie należy podkreślić, nie zakwestionowali dopuszczalności niejawnego pozyskiwania informacji o osobach przez wyżej wymienione służby policyjne i ochrony państwa, ale podnosili zarzuty związane z brakiem dostatecznych gwarancji proceduralnych. Należy także zaznaczyć, i to już na wstępie, że żaden z wnioskodawców nie zakwestionował samego mechanizmu zatrzymywania danych telekomunikacyjnych, czyli tak zwanej retencji. Trybunał Konstytucyjny nie mógł w konsekwencji badać w tym postępowaniu konstytucyjności przepisów zobowiązujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych do zatrzymywania owych danych billingowych i danych lokalizacyjnych. Dokonując analizy treści wniosku oraz wystąpień uczestników postępowania na rozprawie, Trybunał uznał za pożądane wyodrębnienie 5 problemów konstytucyjnych, które dotyczyły te wspomniane wnioski. Pierwszy problem wynikający z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z listopada 2011 roku i Prokuratora Generalnego z marca 2012 roku dotyczył przedmiotowego zakresu kontroli operacyjnej, który zdaniem wnioskodawców został uregulowany w sposób niedostatecznie określony. Drugi problem wynikający z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z czerwca 2011 roku dotyczył możliwości pozyskiwania przez służby informacji i dowodów za pomocą bliżej nieokreślonych w ustawie środków technicznych. Trzeci problem, który został nakreślony we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z sierpnia 2011 roku i kwietnia 2012 roku oraz którego dotyczył wniosek Prokuratora Generalnego z czerwca 2012 roku, dotyczyły proceduralnych wymogów udostępniania służbom danych telekomunikacyjnych. Czwarty problem, wyraźnie postawiony we wniosku Prokuratora Generalnego z listopada 2012 roku, dotyczył ochrony tajemnicy zawodowej osób wykonujących zawody zaufania publicznego, do których mają zastosowanie w procesie karnym zakazy dowodowe. Piąty i ostatni problem konstytucyjny dotyczył unormowania przesłanek niszczenia danych telekomunikacyjnych, które są zbędne dla dalszego postępowania. Chodzi tutaj o wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich z sierpnia 2011 roku i kwietnia 2012 roku. Obydwaj wnioskodawcy wskazywali jako wzorce kontroli zaskarżonych przepisów artykuł 2 Konstytucji, wynikający z niego zasadę określoności prawa, artykuł 47 statujący prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia, a także artykuł 49 Konstytucji gwarantujący ochronę wolności oraz tajemnicy komunikowania się. Przepisy artykułu 47 i 49 Konstytucji były przez wnioskodawców wskazywane w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji wyrażającym zasadę proporcjonalności oraz ustawowej formy ograniczeń wolności praw człowieka i obywatela. Ponadto wnioskodawcy podnieśli zarzut naruszenia artykułu 8 Konwencji Europejskiej. W związku z tym, że podstawowy problem konstytucyjny wiązał się z ustaleniem przesłanek ustawowej ingerencji w sferę prywatności i tajemnicy komunikowania się, realizowanego głównie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Trybunał w pierwszej kolejności uznał za konieczne zrekonstruowanie standardu konstytucyjnego w tym zakresie. Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę, że ustrojodawca statuuje prywatność jako wolność konstytucyjnie chronioną ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Przede wszystkim oznacza ona swobodę działania jednostek w ramach wolności aż do granic wyraźnie określonych w ustawie. Dopiero jednoznaczna regulacja ustawowa może nakładać ograniczenia w zakresie podejmowania określonych zachowań mieszczących się w ramach konkretnej wolności. Niedopuszczalne jest domniemywanie kompetencji władz publicznych w zakresie ingerencji w wolność jednostki. Immanentnym elementem wszystkich konstytucyjnych wolności człowieka jest spoczywający na państwie obowiązek ich prawnej ochrony, a także powstrzymywania się od ingerencji w wolność zarówno przez państwo, jak i podmioty prywatne. Odnosi to się w szczególności do wolności osobistych, do których należą wolność komunikowania się, nienaruszalności mieszkania czy szeroko rozumiana autonomia informacyjna. Obowiązek poszanowania ochrony prywatności przez władze publiczne i generalny zakaz ingerencji w tę sferę określony jest w artykule 47. Gwarancję tę dopełnia artykuł 51 Konstytucji wyrażający autonomię informacyjną. Ochrona prywatności i autonomii informacyjnej
jest konsekwencją ochrony przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka. Jak wskazywano w dotychczasowym orzecznictwie, zachowanie przez człowieka godności wymaga poszanowania jego czysto osobistej sfery, gdzie nie jest on narażony na konieczność bycia z innymi, czy dzielenia się z innymi swoimi przeżyciami czy doznaniami. Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że konstytucyjną ochroną wynikającą z artykułu 47, 49 oraz 51 ustęp 1 Konstytucji objęte są wszelkie sposoby przekazywania wiadomości w każdej formie komunikowania się bez względu na fizyczny nośnik, np. rozmowy osobiste i telefoniczne, korespondencja pisemna, faks, wiadomości tekstowe, multimedialne, poczta elektroniczna, przekazywanie wiadomości za pomocą portali internetowych itd. Ochrona konstytucyjna obejmuje nie tylko treść wiadomości, ale także okoliczności procesu porozumiewania się, do których zalicza się dane osobowe uczestników tego procesu, numery rejestracyjne urządzeń, informacje o wybieranych numerach telefonów, tak zwane numery IP, dane przeglądanych stron internetowych, dane obrazujące czas i częstotliwość połączeń, dane umożliwiające lokalizację geograficzną uczestników rozmowy itd. W ramach konstytucyjnej gwarantowanej wolności człowieka i jego autonomii informacyjnej mieści się ponadto ochrona przed niejawnym monitorowaniem jednostki oraz prowadzonych przez nią rozmów nawet w miejscach publicznych i ogólnie dostępnych. Nie ma znaczenia, czy wymiana informacji dotyczy życia ściśle prywatnego, czy prowadzonej działalności zawodowej, w tym gospodarczej. Nie ma bowiem takiej sfery życia osobistego człowieka, w sferze, o której tu mówimy, której konstytucyjna ochrona byłaby wyłączona bądź samoistnie ograniczona. W każdej tych sfer jednostka ma konstytucyjnie gwarantowaną wolność przekazywania i pozyskiwania informacji, w tym udostępniania informacji o sobie samej. Ochrona prawa do prywatności i tajemnicy komunikowania się rozciąga się na cały proces pozyskiwania, gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania, w tym analizowania i porównywania informacji o jednostkach. Dlatego też jako odrębne przejawy ingerencji w konstytucyjnie chroniony status jednostki wymagające każdorazowo wyraźnego uzasadnienia należałoby traktować pozyskiwanie informacji m.in. o treści komunikatów przekazywanych za pomocą sieci teleinformatycznych, w toku kontroli operacyjnej, nałożenie na dostawców usług telekomunikacyjnych obowiązku zatrzymywania danych o ruchu i lokalizacji, dostęp do tych danych, ich następczą weryfikację czy przekazywanie ich innym organom. Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię. Mianowicie w demokratycznym państwie prawa zorganizowanie życia społecznego i publicznego musi zakładać możliwość występowania jednostki w przestrzeni publicznej w sposób anonimowy. Przynajmniej tam, gdzie korzystają one ze swoich wolności, nie jest zasadniczo konieczne pełne zrezygnowanie z anonimowości zarówno w stosunku do państwa, jak i podmiotów prywatnych. Niniejsza sprawa wiąże się ściśle z błyskawicznym rozwojem nowych technologii tworzenia, gromadzenia i przechowywania różnego rodzaju danych i metadanych. Trybunał zwraca w związku z tym uwagę, że rozwój technologiczny, którego jesteśmy świadkami, poszerza sferę funkcjonowania człowieka. Otwiera nowe i nieznane dotąd możliwości korzystania z konstytucyjnie gwarantowanych wolności i praw. Szczególną rolę odgrywa tutaj na pewno sieć internet. Przestał on być tylko narzędziem komunikowania się i przekazywania informacji. Stał się wielowymiarowym narzędziem przekazywania danych o zróżnicowanym charakterze, a jednocześnie narzędziem umożliwiającym wielowymiarowe funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. W tym kontekście Trybunał podkreśla, że ochrona konstytucyjnych wolności i praw w związku z korzystaniem z internetu i innych elektronicznych sposobów porozumiewania się na odległość nie różni się od ochrony dotyczącej tradycyjnej form komunikowania się, czy też ich aktywności. Chodzi oczywiście o ochronę konstytucyjną. Dane przekazywane za pomocą internetu nie mogą być tym samym postrzegane jako funkcjonujące obok, czy na marginesie konstytucyjnych chronionych form aktywności jednostki. Nie ma zatem uzasadnionych powodów, by oderwać przekazywanie danych, czy komunikowanie się za pomocą internetu od wolności i praw konstytucyjnych. Ze względu na złożoność zjawiska, jakim jest internet, aktywność jednostek przy jego wykorzystaniu będzie odpowiadać różnym postaciom aktywności chronionej konstytucyjnie. I tak przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną podlega tej samej ochronie konstytucyjnej, co przekazywanie listów w tradycyjnej formie papierowej. Przekazywanie informacji obrońcy za pomocą internetu lub innych środków komunikacji elektronicznej takim samym gwarancją, jakie są
przewidziane związane z prawem do obrony. Ochrona intymności w kontaktach z osobami wykonującymi zawód zaufania publicznego jest jednakowa bez względu na formę komunikowania się. Wyrażanie poglądów, pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji drogą elektroniczną podlega w pełni ochronie przewidzianej w artykule 54 Konstytucji. Podobnie ochrona wolności prasy i środków społecznego przekazu jest taka sama, bez względu na formę korzystania z tej wolności. Chodzi tu o artykuły 14 i 54. Konstytucyjna ochrona wolności działalności gospodarczej obejmuje swym zakresem również podejmowanie oraz prowadzenie tej działalności w internecie lub za pomocą innych form komunikacji elektronicznej. To samo dotyczy też ochrony wolności wyboru i wykonywania zawodu, wolności twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, jak również wolności nauczania i wolności korzystania z dóbr kultury, czy prawa składania petycji, wniosków oraz skarg do organu władzy publicznej, o czym mowa jest w artykule 63 Konstytucji. Na obecnym etapie rozwoju elektronicznych form komunikowania się nie jest tym samym dopuszczalne przeciwstawianie ustawowej ochrony korespondencji tradycyjnej pozostałym formom korespondencji przekazywanej za pomocą sieci telekomunikacyjnych. Oprócz zapewnienia możliwie szerokiej ochrony sfer prywatności oraz tajemnicy komunikowania się, państwo musi też mieć faktyczną i prawną możliwość zapobiegania i zwalczania zagrożeń, w szczególności poważnych przestępstw. Zasygnalizowana wyżej specyfika nowych technologii i ocena zagrożeń z nim związanych uzasadnia powierzenie wyspecjalizowanym organom władzy publicznej, jakimi są służby policyjne i ochrony państwa, adekwatnych uprawnień, dzięki którym będą w stanie zapobiegać i wykrywać przestępstwa, a także ich sprawców, czy dostarczać informacji na temat zagrożeń dla dóbr prawnie chronionych. Demokratyczne państwo prawne nie może bowiem ignorować rosnącego znaczenia nowych technologii oraz skali ich wykorzystania w celu naruszania prawa. Wymaga to wyposażenia tych służb w stosowne uprawnienia i stworzenia warunków faktycznych, w tych finansowych i organizacyjnych. Zdaniem Trybunału, brak wyposażenia służb policyjnych oraz ochrony państwa w możliwości korzystania z zdobyczy nowoczesnej techniki, a nawet wyposażenie ich w taką możliwość, lecz w niewystarczającym zakresie, może oznaczać niewywiązywanie się państwa z jego konstytucyjnego zadania strzeżenia niepodległości i nienaruszalności terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, o czym mówi artykuł 5 Konstytucji, czyli naruszać zasadę sprawności działania instytucji publicznych, o czym mowa jest we wstępie do Konstytucji. Niekiedy też może skutkować naruszeniem obowiązków wynikających z wiążących Polskę umów międzynarodowych, zobowiązujących ją do współdziałania w walce z międzynarodową przestępczością i terroryzmem. Umożliwienie służbom policyjnym i ochrony państwa pozyskiwania wiedzy o treści, czasie i formach komunikowania się jednostek, a także monitorowania ich aktywności życiowej w inny sposób, nieuchronnie popada w kolizję z prawem do ochrony prywatności, ochroną tajemnicy komunikowania się, autonomią informacyjną, a w niektórych wypadkach również z nienaruszalnością mieszkania. Co więcej, już nawet samo istnienie przepisów uprawniających organy władzy wykonawczej do takiego rodzaju czynności musi być widziane jako ingerencja w konstytucyjnie chroniony status człowieka i obywatela, którego źródłem jest, jak wspomniałem, przyrodzona, niezbywalna godność człowieka. Prawna dopuszczalność pozyskiwania informacji o jednostkach, niekiedy o sferach istotnych z punktu widzenia ich uczestnictwa w życiu publicznym, negatywnie wpływa na korzystanie przez nie z konstytucyjnych wolności i praw. Niezależnie od konkretnych, zróżnicowanych form wkroczenia w sferę życia prywatnego, sama świadomość znajdowania się pod ciągłym nadzorem ze strony władz publicznych może zniechęcać jednostki przed swobodnym korzystaniem z gwarantowanych im konstytucyjnych wolności i praw. Może to rodzić obawy o nieuprawnione gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez organy władzy publicznej. Obawy te są wyjątkowo silne w polskim społeczeństwie, które przez dziesięciolecia reżimu komunistycznego było inwigilowane przez tajne służby bezpieczeństwa, najczęściej niesłużące dobrze rozumianym interesom własnego państwa i jego współobywateli. Powierzenie służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny kompetencji do niejawnego pozyskiwania informacji o jednostkach zasadniczo jest powiązane z utworzeniem zbiorów danych o osobach poddanych kontroli. Zbiory te mają zróżnicowany charakter i strukturę. Mogą służyć przechowywaniu i analizowaniu danych zgromadzonych przez same służby podczas wykonywania czynności. Mogą być również zbiorami danych prowadzonych przez podmioty publiczne i prywatne, z których służby korzystają następczo w celu realizowania powierzonych im ustawowo zadań. Zdaniem Trybunału,
Prawna możliwość przechowywania danych o jednostkach w stosownych rejestrach i zbiorach, jeżeli dane te są gromadzone w celu realizowania zadań publicznych, w tym zapobieganiu, zwalczaniu albo wykrywaniu przestępczości, pozostaje, oczywiście co zauważalne, z autonomią informacyjną jednostki i prawem do ochrony życia prywatnego. Trybunał zwraca szczególną uwagę na dalekosiężne i dotkliwe skutki prewencyjnego i szerokiego przechowywania danych telekomunikacyjnych, głównie danych o ruchu i lokalizacji. Świadomość istnienia rejestrów, w których gromadzone są dane o ruchu i lokalizacji użytkowników korzystających z sieci teleinformatycznych, sama w sobie poważnie narusza prawa podstawowe. Stwarza to wrażenie znajdowania się pod nieustannym nadzorem. Wejście w posiadanie stosownych danych o jednostce przez funkcjonariuszy służb publicznych następuje w sposób w zasadzie niezauważalny dla zainteresowanego. Zazwyczaj nie wie o tym nawet, że dane, że dane dotyczące jego osoby zostały przekazane lub zatrzymane, ani jaka jest wiedza służb policyjnych bądź ochrony państwa na jego temat, czy w jakiej sytuacji wiedza ta zostanie potem wykorzystana. Chociaż czynności operacyjne rozpoznawcze popadają w ten wspomniany konflikt z ochroną prywatności, wolnością i ochroną tajemnicy komunikowania się, czy jej autonomią informacyjną, mogą być uznane za konieczne w demokratycznym państwie prawa z uwagi na ochronę bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego bądź ochronę wolności i praw innych osób. Dopuszczalność kontroli operacyjnej oraz gromadzenia i przetwarzania danych telekomunikacyjnych zależy od przestrzegania konstytucyjnych wymagań, których celem jest ochrona jednostki przed ekscesami w stosowaniu prawa i nadmiernym wkroczeniem w sferę ich prywatności. Ponadto zabezpieczać ma przed wpływaniem służb policyjnych i służb ochrony państwa na demokratyczny mechanizm sprawowania władzy w państwie. Wymagania te są, zdaniem Trybunału, tym surowsze. Im bardziej dane czynności, w szczególności prowadzone w warunkach niejawności oraz poza ramami postępowania sądowego, ingerują w konstytucyjnie chroniony status jednostki. Trybunał zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię, mającą istotne znaczenie w dobie globalizacji i międzynarodowej przestępczości. Organy władzy publicznej zobowiązane są do ochrony prywatności jednostek także przed zagrożeniami płynącymi spoza samego państwa. Trybunał zwraca uwagę na ciążący na państwie obowiązek zapewnienia ochrony prywatności przed monitorowaniem rozmaitych sfer ich aktywności życiowej obywateli, w tym komunikatów przesyłanych za pomocą sieci teleinformatycznych przez podmioty zagraniczne, zwłaszcza związane z działaniem państw obcych. Naruszenie prawa do ochrony prywatności gwarantowanego w artykule 47 Konstytucji może bowiem nastąpić nie tylko przez bezpośrednie działanie polskich organów państwa, a w szczególności pozyskujących informacje o jednostkach w sposób niejawny. Nastąpi także w sytuacji braku jakiejkolwiek ochrony ze strony państwa przed ingerencją w tę wolność spowodowaną podejmowaniem przez podmioty zagraniczne inwigilacji obywateli polskich. Trybunał Konstytucyjny podkreśla, że niezależnie od szczegółowych formalnych i materialnych wymagań, jakim muszą sprostać regulacje dotyczące czynności operacyjno-rozpoznawczych umożliwiających niejawne pozyskiwanie informacji o jednostkach, nie jest dopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym rejestrowanie całokształtu życia prywatnego jednostek, zwłaszcza w sposób umożliwiający rekonstrukcję wszystkich przejawowych ich życiowej aktywności. Stanowiłoby to naruszenie istoty prawa do prywatności oraz autonomii informacyjnego, czego bezwzględnie zabrania artykuł 31 ust. 3 zdanie 2 Konstytucji. Odtwarzając określone w Konstytucji wymogi ingerencji państwa w sferę prywatności i w tajemnicę komunikowania się, Trybunał odwołał się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego niejawnego pozyskiwania informacji, zwłaszcza za pomocą podsłuchów i innych gromadzonych danych. Przede wszystkim w świetle artykułu 8 Konwencji Europejskiej ingerencja państwa w sferę prywatności jednostki musi mieć dostatecznie precyzyjną podstawę w obowiązującym prawie. Prawo ma jednocześnie spełnić wymogi jakościowe, a zatem być dostępne i przewidywalne dla jednostek. Nie oznacza to, jakoby jednostka mogła przewidzieć dokładnie moment ingerencji w jej wolności lub prawa. Z prawa mają natomiast wynikać okoliczności, czy z przepisów mają wynikać okoliczności i warunki, w których władze publiczne są uprawnione do pozyskiwania informacji na temat jednostek w ten sposób. Musi być on również uzasadniony jednym z celów określonych w artykule 8 ust. 2 konwencji. Trybunał przeanalizował również wyrok Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej z 8 kwietnia 2014 roku, w którym stwierdzono nieważność dyrektywy w sprawie zatrzymywania danych telekomunikacyjnych z uwagi na to, że narusza ona prawo do ochrony życia prywatnego oraz prawo do ochrony danych osobowych. To jest artykuł 7 i 8 Karty Praw Podstawowych. Trybunał Konstytucyjny wziął wreszcie także pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo europejskich sądów konstytucyjnych dotyczące przepisów implementujących choćby dyrektywę retencyjną. W tym zakresie sądy konstytucyjne orzekały Niemiec, Austrii, Bułgarii, Rumunii, Czech i Słowenii. W tym zakresie Trybunały Konstytucyjne państw europejskich zajmowały co do zasady podobne stanowisko, podkreślały, że zatrzymywanie danych stanowi wyjątkowo głęboką i dotkliwą ingerencję w sferę prywatności, gdyż pozostaje niezauważone dla zainteresowanych i znajduje się pod kontrolą i nie znajduje się pod kontrolą społeczną. Konieczne jest wobec tego stworzenie adekwatnych gwarancji proceduralnych, w tym istnienie zgody niezależnego od organu na dostęp do takich danych. Próbując podsumować wobec tego standard konstytucyjny, Trybunał podziela i podtrzymuje dotychczasową linię orzeczniczą w zakresie wymagań, jakie muszą spełniać unormowania prawne dotyczące niejawnej ingerencji w konstytucyjnie chronione wolności i prawa jednostek w związku z zastosowaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych. Uwzględniwszy brak należytej reakcji ustawodawcy na wskazania Trybunału wynikające z dotychczasowego orzecznictwa, a zwłaszcza na niewykonanie przez 4 lata postanowienia sygnalizacyjnego o sygnaturze S4/10, pojawienie się w ostatnim czasie nieznanych dotychczas form niejawnego pozyskiwania informacji za pomocą nowych technologii, poszerzenia kręgu organów państwa mających kompetencje do zastosowania kontroli operacyjnej i pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, a ponadto ukształtowanie się pewnej praktyki stosowania przepisów, niezbędne jest było zdaniem Trybunału nie tylko obszerniejsze przypomnienie ustawodawcy dotychczasowych ustaleń co do tej regulacji, ale również ich pewne rozwinięcie i uzupełnienie. Zdaniem Trybunału wymagania, jakie muszą sprostać przepisy upoważniające do niejawnego pozyskiwania informacji, muszą uwzględniać, że gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych dotyczących jednostek, a zwłaszcza ze sfery prywatności, dopuszczalne jest wyłącznie na podstawie wyraźnego i precyzyjnego przepisu ustawy. Konieczne jest precyzyjne określenie w ustawie organów państwa upoważnionych do gromadzenia oraz przetwarzania danych o jednostce, a także stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych. W ustawie muszą być określone przesłanki uzasadniające zastosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, którymi może być wykrywanie, zapobieganie lub ściganie poważnych przestępstw, ale ustawa powinna wskazać rodzaje takich przestępstw. Ustawa musi określać kategorie podmiotów, wobec których mogą być podejmowane czynności operacyjno-rozpoznawcze. Pożądane jest określenie w ustawie rodzajów środków niejawnego pozyskiwania informacji, a także rodzajów informacji pozyskiwanych za pomocą poszczególnych środków. Czynności operacyjno-rozpoznawcze powinny być subsydiarnym środkiem pozyskiwania informacji, gdy pozyskanie stosownych informacji lub dowodów nie jest możliwe w inny sposób. Oczywiście musi być to na tyle elastycznie widziane, że czasami są to jedyne formy możliwe pozyskania informacji. W ustawie należy określić maksymalny okres prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec jednostek, który nie może przekraczać ram koniecznych w demokratycznym państwie prawa. Niezbędne jest precyzyjne unormowanie w ustawie procedury zarządzania czynności operacyjno-rozpoznawczych, obejmującej w szczególności obowiązek uzyskania zgody niezależnego od władzy wykonawczej organu. Wreszcie precyzyjnie ma być określone w ustawie zasady postępowania z materiałami zgromadzonymi w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, a w szczególności określenie zasad ich wykorzystania w procesie karnym oraz zdefiniowanie przesłanek niszczenia danych zbędnych i niedopuszczalnych. Konieczne jest również zagwarantowanie bezpieczeństwa zgromadzonych danych przez nieuprawnionym dostępem ze strony innych podmiotów. Unormowanie procedury informowania o niejawnym pozyskiwaniu informacji odnostek w rozsądnym czasie po zakończeniu działań operacyjnych oraz zapewnienie na wniosek zainteresowanego poddania sądowej ocenie legalności stosowania tych czynności. I tutaj odstępstwa są jedynie dopuszczalne wyjątkowo.
Zagwarantowanie transparentności stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez poszczególne organy władzy publicznej, przejawiające się w publicznej jawności i dostępności przynajmniej zagregowanych danych statystycznych, nadające się do porównania o ilości i rodzaju stosowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych w państwie. Nie jest natomiast wykluczone różnicowanie intensywności ochrony prywatności, autonomii informacyjnej oraz tajemnicy komunikowania się z uwagi na to, czy dane pozyskują służby wywiadowcze i zajmujące się ochroną bezpieczeństwa państwa, czy też to czynią służby stricte policyjne. Tutaj pewien luz pozostaje dla ustawodawcy. Wreszcie nie jest wykluczony pewien stopień zróżnicowania ochrony prywatności i tajemnicy komunikowania się, tam gdzie jest to przynajmniej konstytucyjnie dopuszczalne, z uwagi na to, czy niejawne pozyskiwanie informacji dotyczy obywateli, czy osób nie mających polskiego obywatelstwa, o czym konstytucja również wskazuje. Teraz przejdę do szczegółowych problemów, które były podniesione we wnioskach. Pierwszy problem to zakres przedmiotowy kontroli operacyjnej. Pierwszym problemem konstytucyjnym wskazany przez wnioskodawcy był niedookreślony katalog sytuacji uzasadniających zarządzenie kontroli operacyjnej w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez Policję, Straż Graniczną, Wywiad Skarbowy, Żandarmerię Wojskową, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wnioskodawcy wskazywali tu szereg przepisów poszczególnych ustaw. Najczęściej w tym pierwszym problemie, tam gdzie dotyczyło to zwrotów takich jak, a także innych, odnoszących się do innych ustawach i umowach międzynarodowych, innych przestępstw godzących bezpieczeństwo państwa. I w pierwszej kolejności odnoszę się do przepisów wymienionych w punkcie pierwszym sentencji. Trybunał wydał w tym zakresie wyrok interpretacyjny. Stwierdził, że wymienione tam przepisy rozumiane mają być w sposób taki, że dotyczą określonych w polskiej ustawie karnej przestępstw ściganych na mocy umów międzynarodowych, ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Zaskarżone w ramach tej grupy przepisy regulują przedmiotowy zakres kontroli operacyjnej. Ustawodawca przewidział w nich możliwość zarządzania kontroli operacyjnej w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów, co najważniejszym tutaj jest tym elementem, przestępstw ściganych na mocy umów lub porozumień międzynarodowych. Tą formułą posłużył się ustawodawca we wszystkich przepisach, które są objęte punktem pierwszym sentencji. W tym wypadku ustawodawca nie wskazał, w jakich konkretnie umowach oraz porozumieniach międzynarodowych mają być określone te przestępstwa, ani nie sprecyzował, o jakie rodzaje przestępstw chodzi, czy też jakim dobrom prawnym mają zagrażać. Odnosząc się do pierwszego zarzutu, to jest szerokiego rozumienia zwrotu umowy i porozumienia międzynarodowe, Trybunał dostrzegał pewne wątpliwości interpretacyjne powstające na tle językowej interpretacji tego przepisu. Wykładnia językowa prowadziła do konstatacji, że ustawodawca dopuścił kontrolę operacyjną w odniesieniu do każdego czynu uznawanego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w świetle wiążących Polską umów międzynarodowych, zarówno ratyfikowanych za uprzednią zgodę wyrażoną w ustawie, jak i umów ratyfikowanych bez takiej zgody, a nawet umów i innych porozumień niepodlegających ratyfikacji. Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę na możliwość jednak przyjęcia wykładni tych przepisów w sposób eliminujący zarzut natury formalnej. Skoro przepisy te upoważniają Policję, Straż Graniczną, Wywiad Skarbowy i Żandarmerię Wojskową do niejawnej ingerencji w konstytucyjną wolność i prawa jednostek, polegające na podaniu kontroli operacyjnej i pozyskiwaniu za jej pomocą informacji dotyczącej życia prywatnego lub objętych tajemnicą komunikowania się, to w świetle artykułu 31 ust. 3 Konstytucji sprecyzowanie okoliczności, w jakich ingerencja taka będzie konstytucyjnie dopuszczalna, może mieć miejsce wyłącznie w aktach normatywnych o randze co najmniej ustawy. Uwzględniając, że kontrola operacyjna dotyczy wolności i praw konstytucyjnych jednostek, a jednocześnie wymaga unormowania ustawowego, warunek ten będą spełniały wyłącznie umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Jedyną akceptowalną konstytucyjnie interpretacją zaskarżonych przepisów, ale jednocześnie możliwą,
jest przyjęcie, że mowa jest w nich o umowach międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Niedopuszczalne jest wobec tego zarządzanie kontroli operacyjnej, jeżeli ściganie przestępstw przewidują źródła prawa międzynarodowe, które w polskim systemie prawnym mają rangę niższą niż ustawa. Trybunał Konstytucyjny wziął pod uwagę jeszcze jedną okoliczność. Wnioskodawca nie przedstawił także na rozprawie żadnych przekonujących argumentów, a w szczególności nie wskazał przykładów nieratyfikowanych umów lub porozumień międzynarodowych, które zobowiązywały Polskę do ścigania przestępstw, a tym samym uzasadniałyby zastosowanie kontroli operacyjnej wyłącznie na podstawie takich przepisów. Trybunał Konstytucyjny po analizie wyjaśnień ministra spraw zagranicznych oraz ministra sprawiedliwości, sądów okręgowych i apelacyjnych odnoszących się do rozumienia zwrotów przestępstwa ścigane na mocy umów i porozumień międzynarodowych nie dostrzegł, by było ono interpretowane szeroko i obejmowało również przestępstwa określone w innych źródłach prawa niż umowy międzynarodowe ratyfikowane w trybie określonym w artykule 89 ust. 1 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zaskarżone przepisy zawierające zwrot przestępstwa ścigane na mocy umów i porozumień międzynarodowych musi być rozumiane w zgodzie z Konstytucją jako odnoszące się jedynie do tych przestępstw ściganych na mocy umów wiążących Polskę, o których mowa w artykule 89 ust. 1 Konstytucji. Trybunał nie podzielił również innego zarzutu, jakoby zaskarżone przepisy były niekonstytucyjne, ponieważ nie określają one zamkniętego katalogu poważnych przestępstw. Liczba ratyfikowanych umów międzynarodowych, a za zatem idzie także liczba przestępstw, jest skończona. Katalog ten jest zamknięty, choć obszerny. Jak wynika z opracowania przedstawionego Trybunałowi przez ministra sprawiedliwości, większość przestępstw przewidzianych w tych umowach objęta jest już unormowaniem choćby artykułu 19 ust. 1 punkty od 1 do 7 ustawy o policji. Zakwestionowany przez prokuratora generalnego przepis będzie więc mógł stanowić podstawę prawną zarządzenia kontroli operacyjnej jedynie wyjątkowo. To jest, gdy przestępstwo nie zostało już przewidziane w katalogu z artykułu 19 ust. 1 punkty od 1 do 7 ustawy o policji, a zarazem jest przestępstwem unormowanym w polskiej ustawie karnej, ściganym na mocy umów międzynarodowych. Uwzględniając powyższe, Trybunał przyjmuje, że zakwestionowane przepisy obejmuje swoją zakresem normowania niewielką liczbę przestępstw uznawanych za ścigane na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie i dodatkowo stypizowanych w polskiej ustawie karnej, której zapobieganie, wykrywanie i ściganie należy do właściwości policji, a które nie mieszczą się w katalogu z określonego artykułem 19 ust. 1 punkty od 1 do 7 tej ustawy. Wbrew twierdzeniom wnioskodawcy możliwe jest ustalenie, o jakie przestępstwa chodzi. Trudno wobec tego uznać za zasadny zarzut naruszenia przez te przepisy artykułu 2 Konstytucji. Przestępstwa ścigane na mocy umów międzynarodowych mających status umów ratyfikowanych za uprzednią zgodą w ustawie mogą być także uznane za przestępstwa poważne w stopniu uzasadniającym dopuszczalność zarządzenia kontroli operacyjnej w celu określonym w artykule 19 ust. 1 ustawy o policji. W świetle obowiązującego stanu prawnego wszystkie przestępstwa ścigane na mocy umów międzynarodowych stanowiące podstawę zarządzania kontroli operacyjnej nie mogą być uznane za nieproporcjonalnie ingerujące w prawo do ochrony prywatności i tajemnice komunikowania się gwarantowane przez artykuł 47, 49 oraz 8 Konwencji Europejskiej. Co do zasady, zobowiązują one do ścigania przestępstw o poważnym ciężarze gatunkowym zagrażającym takim wartościom jak życie, zdrowie, bezpieczeństwo publiczne. Jednocześnie nie sposób uznać, aby stosowanie zakwestionowanego przepisu przez organy państwa, a zwłaszcza przez policję i sądy, prowadziło do nadania mu treści niezgodnej z normami, zasadami i wartościami konstytucyjnymi. Dla Trybunału znaczenie miała jeszcze jedna okoliczność. Wnioskodawca nie wskazał ani we wniosku, ani na rozprawie, odnośnie do których dokładnie rodzajów przestępstw ściganych na mocy umów międzynarodowych ingerencja ustawodawcy w prywatność oraz tajemnicę komunikowania się byłaby nieproporcjonalna. Mając na uwagę, Trybunał stwierdził, że nie obalono domniemania konstytucyjności i konwencyjności zakwestionowanych przepisów, które są objęte punktem 1 sentencji. W punkcie 2 sentencji Trybunał stwierdził niezgodność jednego z przepisów ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował ten przepis, który wyznacza przedmiotowy zakres kontroli operacyjnej prowadzonej przez ABW, ujmując jednak ten przepis związkowo. Nie kwestionuje natomiast ustawowego zakresu zadań tej formacji wyznaczonego przez artykuł 5 ustawy o ABW. Problem konstytucyjny wynika stąd, że w przepisie regulującym kompetencje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do stosowania kontroli operacyjnej, to jest artykuł 27 ust. 1, ustawodawca samodzielnie nie określił jej przedmiotowego zakresu, jak to uczynił na przykład w ustawie o policji. Odesłał do przepisu ogólnie definiującego zadania tej formacji, to jest artykuł 5 ust. 1 punkt 2 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zdaniem wnioskodawcy zakwestionowane przepisy nie pozwalają rozstrzygnąć, w jakich przypadkach dopuszczalne jest zarządzanie kontroli operacyjnej, a co za tym idzie, dopuszczalne miało być niejawne pozyskiwanie informacji o osobach. Trybunał podziela te zarzuty Rzecznika Praw Obywatelskich co do niezgodności artykułu 27 ust. 1 w związku z artykułem 5 ust. 1 punkt 2 litera B ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Trybunał podtrzymuje równocześnie stanowisko, jakie zajął już w postanowieniu o sygnaturze S4/10. Jak przyjął wówczas Trybunał, w przypadku zarządzania przez Sąd Kontroli Operacyjnej w zakresie przestępstw określonych we cytowanym już przepisie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa, nie jest możliwe zidentyfikowanie typów przestępstw określonych przez ustawę karną, a przynajmniej nie jest to możliwe w sposób nie budzący ponadprzeciętnych problemów. Z przepisu tego nie wynika w związku z tym, z jakim przestępstwem określonym przez ustawę karną sąd zarządza kontrolę operacyjną, gdy powołuje się na zadania ABW w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 litera B ustawy o ABW. Powyższe uwagi zachowują aktualność w niniejszej sprawie. Kodeks karny ani inne ustawy nie posługują się zwrotem przestępstwa godzące w podstawy ekonomiczne państwa, zarówno gdy chodzi o nazwy rodzajowe poszczególnych czynów zabronionych, ich elementy definicyjne czy tytuły rozdziałów ustaw karnych, w których zebrane są przestępstwa danego rodzaju. Ustalenie zakresu normowania wobec tego tych zaskarżonych przepisów, a co za tym idzie przedmiotowego zakresu kontroli operacyjnej, nie jest również możliwe przez odwołanie się do praktyki orzeczniczej. Trybunał nie uzyskał bowiem od Sądu Okręgowego w Warszawie kompetencji, z którego spoczywa podejmowanie rozstrzygnięć w przedmiocie kontroli operacyjnej przeprowadzania przez ABW wyjaśnień co do rozumienia przez ten sąd zwrotu przestępstwa godzące w podstawy ekonomiczne państwa. Nie bez znaczenia była też jeszcze jedna okoliczność. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uzasadnia postanowień o zarządzeniu kontroli operacyjnej. Niejawny charakter czynności sądowych związanych z rozpoznawaniem wniosków dotyczących kontroli operacyjnej przewidziany w artykule 27 ust. 11 ustawy o ABW i wspomniany brak uzasadniania postanowień o zarządzaniu tej kontroli utrudniają wykształcenie się jednolitej linii orzeczniczej co do interpretacji zwrotów nieostrych zawartych w będących przedmiotem kontroli artykule 5 ust. 1 punkt 2 litera B ustawy o ABW. Nie jest więc możliwe usunięcie niejasności tego przepisu dzięki sądowej wykładni, a w rezultacie dostarczenie jednostkom wiedzy o rzeczywistym zakresie ograniczenia prywatności, ingerencji w tajemnicę komunikowania się. Zresztą nie bez znaczenia jest również, co wynikało z dokumentacji, że również prezes tego sądu nie dokonuje analizy jednolitości tego orzecznictwa, co również nie wpływa nie pozostaje bez wpływu na ocenę możliwości ukształtowania się takiej jednolitego stanowiska sądu. Trybunał Konstytucyjny podzielił stanowisko uczestników postępowania, zgodnie z którym wobec posłużenia się przez ustawodawcę zwrotem nieostrym, odwołującym się do bliżej nieokreślonych przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa, faktyczne granice niejawnej ingerencji w wolności oraz prawa człowieka nie są wyznaczone w sposób dostatecznie określony przez ustawę, a faktycznie przez organy stosujące prawo. Taki stan rzeczy nie jest do pogodzenia z konstytucyjną zasadą określoności prawa wynikającym z artykułu 2, i zasadą ustawowej formy ograniczeń wolności praw konstytucyjnych wynikającej z artykułu 31 ust. 3 Konstytucji. Kolejny problem wyznacza punkt 3 sentencji. Jak wspomniał już pan przewodniczący, co do punktu pod literą A zgłosiłem zdanie odrębne.
Problem tutaj dotyczy zwrotu pojęcia przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa. W przeciwieństwie chociażby do przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa, występujące w uznanym za niekonstytucyjnym artykule 5 ust. 1 pkt 2 litera b ustawy o ABW, akurat w przypadku bezpieczeństwa państwa Trybunał uznaje, że jest to pojęcie znane, przede wszystkim stwierdza, że jest ono znane systemowi prawnemu. Nie budzi także zasadniczych wątpliwości interpretacyjnych. Do tego pojęcia odnosi się zwłaszcza artykuł 112 ust. 1 pkt 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu Rzeczypospolitej Polski. Przepisy te rozumiane są w doktrynie przede wszystkim jako dotyczące przestępstw określonych w rozdziałach 17 i 18 kodeksu karnego, choć oczywiście nie wyłącznie. Trybunał Konstytucyjny zwrócił też uwagę, że w dotychczasowym orzecznictwie akceptowano różny stopień określoności przepisów, także związany z dokonywaniem ingerencji wolności prawa jednostek. Istotne jest tu też stanowisko zajęte w wyroku z 27 czerwca 2008 roku o sygnaturze K51/07, w którym wypowiedział się Trybunał m.in. w sprawie zgodności z zasadą dostatecznej określoności prawa artykułem 70a ust. 1 ustawy przepisy wprowadzające ustawę o służbie kontrwywiadu wojskowego oraz służbie wywiadu wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy służby kontrwywiadu wojskowego oraz służby wywiadu wojskowego. Przepis ten przewidywał, że przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej w terminie wyznaczonym przez Prezesa Rady Ministrów sporządza raport między innymi o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polski. Trybunał Konstytucyjny w tym wyroku stwierdził, to jest cytat, termin obronność państwa i bezpieczeństwo Sił Zbrojnych RP charakteryzują się odpowiednią precyzją dla potrzeb określania zakresu działania organów władzy publicznej. Każda nazwa w języku naturalnym cechuje się pewnym stopniem niedookreśloności, co wiąże się z istotą samego języka. Osiągnięcie wyższego stopnia precyzji przy redagowaniu tekstów aktów normatywnych nie jest możliwe. Ryzyko arbitralnego działania organów władzy publicznej pojawia się przede wszystkim w sytuacji, w których prawo nie przewiduje sądowej kontroli stosowania prawa przez organy władzy wykonawczej. Z tego powodu, to był koniec cytatu, z tego powodu Trybunał nie stwierdził naruszenia zasady dostatecznej określoności prawa. Stanowisko zajęte w tym orzeczeniu znajduje zastosowanie do pojęcia przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa, o którym mowa jest w niniejszej sprawie. Trybunał zwrócił uwagę, że stosowanie kontroli operacyjnej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest też obwarowane szeregiem gwarancji proceduralnych. W szczególności zarządzeniem kontroli dokonuje sąd okręgowy po uprzednim zaakceptowaniu wniosku o zarządzenie kontroli operacyjnej przez prokuratora generalnego. I to pozwoliło Trybunałowi Konstytucyjnemu utrzymać domniemanie konstytucyjności tego przepisu. W punkcie B, pod literą B w punkcie trzecim sentencji, Trybunał odniósł się do kwestii konstytucyjności, konwencyjności innego przepisu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tutaj również Trybunał nie podzielił zarzutów podniesionych przez Rzecznika Praw Obywatelskich wobec tego przepisu. Chociaż rację ma wnioskodawca, podnosząc, że użyte w tym przepisie sformułowanie „jeżeli może to godzić w bezpieczeństwo państwa” może rodzić pewne trudności interpretacyjne, to jednak zdaniem Trybunału nie ma podstaw, by stwierdzić w tym wypadku przekroczenie akceptowalnego konstytucyjnie poziomu nieostrości regulacji ingerujących w prawo do ochrony prywatności oraz wolności i tajemnicę komunikowania się. Przede wszystkim ustawodawca dostatecznie precyzyjnie określił typ przestępstwa, zarówno od strony podmiotowej, jak i przedmiotowej, co do którego może być zarządzona kontrola operacyjna. Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 pkt 2 litera c ustawy o ABW mogą być to jedynie przestępstwa korupcji popełnione przez osoby wskazane enumeratywnie w artykule 1 i 2 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zakwestionowane przez rzecznika sformułowanie zawarte w tym przepisie zawęża w istocie zakres przedmiotowy okoliczności, w jakich może być zarządzona kontrola operacyjna. A zatem nie każde przestępstwo korupcji popełnione przez osoby pełniące funkcje publiczne, o których mowa w artykule 1 i 2 ustawy
Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne umożliwia zarządzanie kontroli operacyjnej na podstawie ustawy o ABW, ale tylko takie przestępstwo, które spełnia ów kwalifikowany warunek, a mianowicie może godzić w bezpieczeństwo państwa. Wbrew twierdzeniom wnioskodawcy, takie sformułowanie nie tylko nie zawęża ochrony jednostek przed arbitralnością organu władzy publicznej, ale właśnie ją wzmacnia. Zakwestionowany artykuł 27 ustęp 1 w związku z artykułem 5 ustępem 1 punkt 2 litera C ustawy o ABW spełnia zatem minimalne wymagania konstytucyjne. Trybunał Konstytucyjny nie podzielił przy tym zastrzeżeń marszałka Sejmu, jakoby pojęcie korupcji nie dawało się zdefiniować na gruncie obowiązującego ustawodawstwa. Choć ustawodawca nie posłużył się sformułowaniem takim w kodeksie karnym, jest ono jednak znane polskiemu systemowi prawnemu. Możliwe jest ustalenie, jakie zachowania mają charakter przestępstw korupcyjnych. Tutaj można choćby wspomnieć, odwołać się do artykułu 2 ustawy o CBA, czy prawnokarnej konwencji o korupcji z 1999 roku. Posłużenie się kodeksowym wyrażeniem niewątpliwie wzmacniałoby poziom ochrony jednostek, choć zdaniem Trybunału nie jest to bezwzględnie konstytucyjne wymaganie. Z tych też powodów również Trybunał nie uznał, aby na tle tego przepisu doszło do naruszenia artykułu 8 ustępu 1 Konwencji Europejskiej. Wreszcie pod literą C w punkcie 3 sentencji Trybunał odniósł się do zarzutu kierowanego do ustawy o służbie kontrwywiadu wojskowego w części dotyczącej zwrotu, a także innych ustawach i umowach międzynarodowych. Ten problem jedynie pozornie nawiązywałby do pierwszego punktu sentencji. Trybunał nie podziela argumentów prokuratora mających przemawiać za jednak niekonstytucyjnością tego przepisu. Ustawodawca sprecyzował bowiem w tej ustawie podmiotową, jak i przedmiotową stronę przestępstw, których rozpoznawanie, wykrywanie i ściganie uzasadnia zarządzanie kontroli operacyjnej. Prokurator nie wskazał natomiast konkretnych aktów normatywnych lub jednostek redakcyjnych ustawy karnej, jakich czyny te są penalizowane. Wbrew twierdzeniom wnioskodawcy, takie ujęcie redakcyjne zaskarżonego przepisu umożliwia ustalenie, kto i w jakiej sytuacji podlegać ma ograniczeniom w zakresie korzystania z wolności lub praw konstytucyjnych, a przynajmniej w zasadniczej swojej części. Ustawodawca wskazał jednocześnie w artykule 5 ustęp 1 punkcie 1 pod literą A ustawy o SKW, że chodzi tu o przestępstwa popełnione wyłącznie przez ściśle określone podmioty, przede wszystkim żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy SKW i SWW, a także pracowników Sił Zbrojnych i innych jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Ponadto zastrzegł możliwość zarządzania kontroli operacyjnej jedynie w określonym celu, jakim jest rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie przestępstw przeciwko konkretnym dobrom prawno chronionym, pokojowi, przeciwko ludzkości oraz przestępstw wojennych. Ustalenie, o jakie dokładnie czyny zabronione chodzi, nie powinno stwarzać ponadprzeciętnych trudności, zważywszy, że tego rodzaju przestępstwa są wyodrębnione w kodeksie karnym w rozdziale 16, a ponadto zdefiniowane w wiążących Rzeczpospolitą umowach międzynarodowych, no, choćby w statucie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne stanowią także najpoważniejsze zagrożenie dla uznawanych przez konstytucję dóbr prawnie chronionych. Zapobieganie, wykrywanie, ściganie tych przestępstw można zatem uzasadniać wykorzystane przez służby ochrony państwa rozmaitych metod niejawnego pozyskiwania informacji. Trudno jest w konsekwencji stwierdzić, że stosowanie kontroli operacyjnej w tym przypadku stanowi nieproporcjonalną ingerencję w wolności i prawa gwarantowane przez artykuł 47 i 49 Konstytucji i Trybunał uznał, że nie przedstawiono również dostatecznej argumentacji przemawiającej za naruszeniem przez ten przepis artykułu 8 Konwencji. Drugim problemem konstytucyjnym podniesionym we wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich z czerwca 2011 roku jest sposób prowadzenia kontroli operacyjnej przy wykorzystaniu środków technicznych. Tu teraz będę odnosił się do punktu 4 sentencji.
Trybunał wydał tutaj wyrok interpretacyjny. Uznał, że zakwestionowane przepisy, jeżeli będą rozumiane w ten sposób, że właściwy organ zarządzający kontrolę operacyjną wskazuje określony w prawie rodzaj środka technicznego uzyskiwania informacji i dowodów oraz ich utrwalenia stosowane w indywidualnej sprawie, uznał te przepisy za zgodne z artykułem 2 i 47 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Teraz jeszcze jednak powtórzę, jest to wyrok interpretacyjny. Zakwestionowane przepisy regulują sposób prowadzenia kontroli operacyjnej za pomocą środków technicznych. Ustawodawca we wszystkich zaskarżonych w ramach tej grupy przepisów wymienił przykładowo, jakiego rodzaju informacje i dowody mogą być na ich podstawie pozyskiwane. Są to treści rozmów telefonicznych, a także inne informacje przekazywane za pomocą sieci telekomunikacyjnych. W ustawie o Straży Granicznej oraz w ustawie o żandarmerii wojskowej przewidziano dodatkowo obraz jako treść podlegającą pozyskiwaniu utrwaleniu. Wykładnia językowa zakwestionowanych przepisów prowadzi do wniosku, że środki techniczne stosowane w kontroli operacyjnej powinny mieć kwalifikowany charakter. Muszą pozwalać nie tylko uzyskać o jednostce informacje, ale również, i to kumulatywnie, utrwalić te informacje w sposób umożliwiający ich następcze wykorzystanie. Taka redakcja zakwestionowanych przepisów wyklucza dopuszczalność stosowania w toku kontroli operacyjnej prowadzonej na podstawie zakwestionowanych przepisów środków mających wprawdzie charakter techniczny, ale nie pozwalających na utrwalenie informacji. Z tego powodu zarzut wnioskodawcy, że katalog środków technicznych, jakie mogą stosować służby policyjne i ochrony państwa, jest jakoby nieograniczony, nie znalazł w oczach Trybunału uzasadnienia. Zdaniem Trybunału, z punktu widzenia zasady określenności prawa i ustawowej formy ograniczeń konstytucyjnych wolności i praw, nie jest bezwzględnie konieczne stworzenie zamkniętego katalogu środków technicznych kontroli operacyjnej. W niektórych przypadkach mogłoby być to nawet szkodliwe dla sprawności oraz efektywności działań operacyjnych służb, zważywszy, że sposoby przekazywania informacji są coraz bardziej wyrafinowane. Trybunał Konstytucyjny nie znalazł argumentów przemawiających za uznaniem naruszenia przez zaskarżone przepisy artykułu 2 i 47 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Podzielił w tym kontekście stanowisko marszałka Sejmu zawarte w piśmie z marca 2012 roku, wskazujące na dostateczny poziom gwarancji proceduralnych przeciwdziałających ekscesom organów uprawnionych do stosowania kontroli operacyjnej. W szczególności Trybunał zwrócił uwagę, że zarządzenie kontroli operacyjnej następuje w toku kilkuetapowej procedury. Po pierwsze, ustawodawca wymaga pisemnego wniosku szefa danej służby. Po drugie, na wystąpienie z tym wnioskiem do sądu ma wyrazić zgodę prokurator generalny bądź prokurator okręgowy właściwy ze względu na siedzibę organu wnioskującego o zarządzenie tej kontroli. Po trzecie, dopiero po uzyskaniu zgody właściwego prokuratora możliwe jest skierowanie wniosku do sądu. Tym samym ograniczono margines uznania służb policyjnych i ochrony państwa dla ingerencji w sferę prywatności jednostek. Nie bez znaczenia dla oceny konstytucyjności przepisów regulujących sposób prowadzenia kontroli operacyjnej było też precyzyjne określenie w ustawie wymagań formalnych wniosku o jej zarządzenie. Zresztą wniosek ten wymaga podania szeregu istotnych informacji. Organ wnioskujący o zarządzenie kontroli operacyjnej ma ponadto przedstawić sądowi okręgowemu materiały uzasadniające potrzebę zastosowania w konkretnym wypadku i w odniesieniu do osób wskazanych we wniosku. Z powyższych przepisów ustaw regulujących kontrolę operacyjną wynika więc istotny wymóg formalny, od którego zaistnienia uzależniono dopuszczalność rozpoznawania wniosku o zarządzenie kontroli operacyjnej. Jest nim zdefiniowanie przez organ wnioskujący sposobu stosowania kontroli operacyjnej oraz rodzaju kontroli operacyjnej. Niezależnie od praktyki organów stosujących prawo, zdaniem Trybunału, wynika stąd ustawowy obowiązek wskazania przez organ wnioskujący o zarządzenie kontroli operacyjnej nie tylko którego z trzech ustawowych form kontroli żąda, czyli kontroli korespondencji, zawartości przesyłek lub stosowania innych środków technicznych, ale także na czym ma polegać ta kontrola i za pomocą jakich środków będzie przeprowadzona. Określenie, to znowu jest cytat, sposobu stosowania kontroli operacyjnej umożliwia zarazem ocenę, jakiego rodzaju informacje będą mogły zostać pozyskane w czasie jej trwania.
np. zapisy rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych lub multimedialnych, rejestracji tras przemieszczania się itd. Organ wnioskujący o zarządzenie kontroli operacyjnej ma obowiązek wskazać nie jakiekolwiek sposoby prowadzenia kontroli operacyjnej, ale wyłącznie sposób przewidziany przez prawo. Jest to konsekwencja konstytucyjnej zasady legalizmu, zgodnie której wszystkie organy władzy publicznej mają działać na podstawie i w granicach prawa. A zatem wpierw obowiązujące prawo musi sprecyzować dopuszczalne dla każdej ze służb sposoby stosowania kontroli operacyjnej, spośród których organ wnioskujący o taką kontrolę ma dopiero wskazać rekomendowany w danej sprawie środek. Odpowiada to również wymaganiom stawianym przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, który wielokrotnie podkreślał, że środki niejawnego pozyskiwania informacji powinny być określone przez prawo. Z tych powodów zakwestionowane przepisy, rozumiane w sposób, który wskazał Trybunał, Sąd Konstytucyjny uznał za zgodne z artykułem 2 i artykułem 47 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Trzecim problemem konstytucyjnym był problem nieproporcjonalnego ograniczenia prawa do ochrony prywatności oraz tajemnicy komunikowania się przez ustawowe unormowanie procedury udostępnienia służbom danych telekomunikacyjnych. Należy raz jeszcze podkreślić, że wnioskodawcy nie zakwestionowali przepisów prawa telekomunikacyjnego, nakładających na przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązek zatrzymywania danych telekomunikacyjnych. Poza zakresem zaskarżenia znajduje się więc wobec tego problem dopuszczalności i proporcjonalności tego obowiązku, zakresu danych podlegających retencji oraz okresu ich zatrzymywania. Trybunał Konstytucyjny w punkcie 5 sentencji uznał jednak, że zaskarżone przepisy przez to, że nie przewidują niezależnej kontroli nad udostępnianiem danych telekomunikacyjnych, za niezgodne z artykułem 47 i 49 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji. Trybunał odniósł się przede wszystkim do zarzutu niedostatecznych gwarancji proceduralnych związanych z brakiem zewnętrznej kontroli udostępniania danych telekomunikacyjnych. Zarzut ten pozostawał bowiem wspólny dla wszystkich przepisów, które zostały zakwestionowane w ramach tej grupy przepisów. Stwierdzenie ich niekonstytucyjności natomiast uczyniło zbędnym odnoszenie się do pozostałych zarzutów związanych z dopuszczalnością pozyskiwania danych również w celu zapobiegania i ścigania przestępstw o relatywnie niewielkim stopniu społecznej szkodliwości i brakiem przesłanki subsydiarności. Jednym z niewątpliwych wymagań, jakie powinny spełniać przepisy ustawowe upoważniające służby policyjne i ochrony państwa do pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, jest wykreowanie mechanizmu niezależnej kontroli. Skoro pozyskiwanie tychże danych dokonuje się w sposób niejawny, bez wiedzy i woli podmiotów, o których informacje są gromadzone, a zarazem przy bardzo ograniczonej kontroli właśnie społecznej, brak niezależnej kontroli nad tym procesem stwarza ryzyko nadużyć. Może przyczyniać się nie tylko do podejmowania nieuzasadnionej ingerencji wolności lub prawa tych osób, ale i stanowić zagrożenie dla demokratycznych mechanizmów sprawowania władzy w państwie. Wymóg unormowania w ustawie proceduralnych mechanizmów przeciwdziałających arbitralności przy pozyskiwaniu danych telekomunikacyjnych jest tym silniejszy, im szerszy jest zakres kompetencji organów państwa do niejawnego pozyskiwania informacji. Przykładowo policja może pozyskiwać dane telekomunikacyjne nie tylko w celu zwalczania poważnych przestępstw, ale także w sprawach mniejszej wagi, czy wręcz, jak to określił w pisemnym wniosku marszałek Sejmu, w sprawach błahych. Przykład takich przestępstw podaje we wniosku z czerwca 2012 roku również prokurator generalny. I tutaj w obowiązującym stanie prawnym można na przykład pozyskiwać owe dane w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstwa zniesławienia, czy wchodzenia w posiadanie bezprawnej pozyskanej tuszy oraz trofeów zwierząt łownych, a także hodowli lub trzymania bez zezwolenia hartów rasowych i ich mieszańców. To są tylko niektóre z przepisów, które podano w tych pismach. Jeszcze szerzej unormowano przedmiotowy zakres dostępu do danych telekomunikacyjnych w ustawie o kontroli skarbowej. Służba ta może mieć udostępniane dane w celu zwalczania wszelkich przestępstw skarbowych, niektórych innych przestępstw oraz naruszeń przepisów celnych, nie będących nawet przestępstwami. W takiej sytuacji muszą istnieć odpowiednio silne gwarancje proceduralne związane z pozyskiwaniem danych.
W ustawach, które zostały wskazane, przepisy, które poddane zostały kontroli, ustawodawca stwierdził albo pośrednio, albo wyraźnie, że udostępnianie danych telekomunikacyjnych nie wymaga zgody sądu. Procedura sięgania po dane telekomunikacyjne w przypadku każdej ze służb nie wymaga również uzyskania nawet zgody prokuratora. Ustawodawca nie przewidział choćby zrębowych elementów kontroli ex post legalizującej podjęte działania. Pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych pozostaje zatem poza jakąkolwiek stałą kontrolą niezależną od organu pozyskującego te dane. Trybunał Konstytucyjny dostrzegł, że ustawodawca przewidział w przepisach ustaw pewne ograniczenia w sposobie sięgania po dane telekomunikacyjne. Nie każdy bowiem funkcjonariusz może w ramach wykonywania przez siebie czynności mieć udostępnione owe dane. Mogą być one udostępnione wyłącznie funkcjonariuszom, którzy otrzymali stosowne upoważnienia właściwego szefa danej służby. Tego rodzaju gwarancja nie jest jednak zdaniem Trybunału wystarczająca, by zapobiec nadużyciom. Obowiązujące ograniczenia w zakresie dostępu do danych telekomunikacyjnych zawarte w obecnie obowiązujących przepisach, jakkolwiek potrzebne, nie znoszą obowiązku zapewnienia nienależytej kontroli nad pozyskiwaniem danych telekomunikacyjnych. Trybunał nie przesądza, jak dokładnie ma wyglądać procedura dostępu do danych telekomunikacyjnych, a w szczególności czy konieczne ma być w odniesieniu do każdego rodzaju zatrzymywanych danych, o których mowa w artykule 180c i artykule 180d prawa telekomunikacyjnych. Nie wszystkie dane tego rodzaju powodują taką samą bowiem ingerencję w wolności i prawa człowieka. Zdaniem Trybunału nie jest wobec tego wykluczone w odniesieniu do udostępniania danych telekomunikacyjnych w toku czynności operacyjno-rozpodawczych wprowadzenie w ogóle jako zasady kontroli następczej. Regulując ten mechanizm, ustawodawca powinien jednak uwzględnić m.in. specyfikę działania i ustawowy zakres zadań poszczególnych rodzajów służb, sytuacje niecierpiące zwłoki, w których szybkie pozyskiwanie danych telekomunikacyjnych może być niezbędne dla wykrycia lub zapobieżenia popełnieniu przestępstwa i tym podobnych elementów. Konstytucyjna zasada sprawności działania instytucji publicznych wymaga wykreowania mechanizmu, który umożliwi służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny efektywną walkę z zagrożeniami. Trybunał zauważył argumenty mogące przemawiać również za wprowadzeniem w pewnych wypadkach nawet kontroli uprzedniej. W szczególności chodzić może o dane dostęp do takich danych telekomunikacyjnych osób, które wykonują na przykład zawody zaufania publicznego bądź też w danych okolicznościach nie ma potrzeby pilnego działania służb. Te kwestie jednak musi odpowiednio wyważyć ustawodawca. Trybunał Konstytucyjny nie wymaga, przychylając się do argumentacji wnioskodawcy i ich pozostałych uczestników postępowania, by kontrolę udostępniania danych telekomunikacyjnych sprawowały zawsze sądy. Konieczne jest natomiast, by był to organ niezależny od rządu i nie pozostający w relacji z funkcjonariuszami pozyskującymi dane w bezpośredniej lub pośredniej relacji zwierzchności. Wymagania te należałoby uznać za ugruntowane w dotychczasowym orzecznictwie tak Trybunału Konstytucyjnego, jak Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I mając na uwadze stwierdzony brak podstawowego elementu gwarancji proceduralnej, jaką jest niezależna kontrola, Trybunał orzekł niekonstytucyjność zaskarżonych przepisów. A ponieważ orzeczenie dotyczyło, przybrało kierunek niekonstytucyjny, rozpoznanie pozostałych zarzutów wobec tych przepisów uznał Trybunał za w tej sytuacji za zbędne. Czwartym problemem konstytucyjnym była kwestia pominięcia prawodawczego polegającego na braku unormowania wyłączającego stosowanie kontroli operacyjnej w odniesieniu do osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy zawodowej. To jest punkt szósty sentencji Trybunału. Tutaj Trybunał odnośnie do szeregu przepisów uznał, że w zakresie, w jakim nie przewidują one gwarancji niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów zawierających informacje objęte zakazami dowodowymi, co do których sąd nie uchylił tajemnicy zawodowej, bądź uchylenie było niedopuszczalne za niezgodne z szeregiem przepisów Konstytucji. Odnosząc się do zarzutów sformułowanych przez prokuratora, w ocenie Trybunału Konstytucyjnego nie znajduje uzasadnienia bezwarunkowe wyodrębnienie jakiegokolwiek kategorii podmiotu spod dopuszczalności objęcia czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, w tym pozyskiwania informacji w trybie kontroli operacyjnej. Konstytucja nie przewiduje w tym zakresie żadnych podmiotowych wyłączeń.
Nie oznacza to bynajmniej dopuszczalności pozyskiwania informacji w takim trybie od wszystkich osób w jednakowym stopniu i na jednakowych zasadach. Zdaniem Trybunału wyższe standardy oceny konstytucyjności regulacji niejawnego pozyskiwania informacji o jednostkach dotyczą wiadomości przekazywanych osobom wykonującym zawody zaufania publicznego w ramach wykonywanych przez nich funkcji. Jak trafnie zwraca uwagę Naczelna Rada Adwokacka w swojej opinii przedłożonej w niniejszym postępowaniu, tego rodzaju kontakty, zwłaszcza związane z udzielaniem pomocy prawnej, opierają się na szczególnym zaufaniu klientów nie tylko do kwalifikacji zawodowych, ale także do zachowania w dyskrecji przekazywanych treści, nierzadko o ściśle osobistym czy nawet intymnym charakterze. Ochrona poufności takich przekazów, a nie osób, którym te informacje powierzono, jest istotnym elementem budującym klimat wzajemnego zaufania i koniecznym warunkiem ochrony stosunku zaufania w takim wymiarze tak indywidualnym, jak i społecznym. Z tego powodu ustawodawca jest zobowiązany chronić poufność wiadomości przekazywanych w warunkach dyskrecji osobom wykonującym zawody zaufania publicznego znacznie intensywniej niż poufność innych informacji przekazywanych między jednostkami. Raz jeszcze należy podkreślić, że ochronie prawnej ma podlegać poufność informacji nie tyle ze względu na status depozytariusza tajemnicy, co raczej z uwagi na charakter przekazywanej informacji bądź istotę danego zawodu, choć nie należy nadmiernie przeciwstawiać sobie tych elementów. Jednym z instrumentów ochrony zaufania jest tajemnica zawodowa i gwarancja jej poszanowania w postępowaniach sądowych. Zaliczają się do nich m.in. bezwarunkowe i warunkowe zakazy dowodowe w postępowaniu karnym, które wskazuje w swoim wniosku prokurator generalny i niejako przez pryzmat, których domaga się on oceny konstytucyjności zakwestionowanych przepisów. W tym kontekście Trybunał zwrócił uwagę, że ochrona tajemnicy zawodowej, jak i ściśle związane z nią zakazy dowodowe w postępowaniu karnym nie są wartościami autotelicznymi. Jakkolwiek zachowanie poufności przez podmioty wykonujące zawody zaufania publicznego musi być zawsze widziane jako integralna wartość demokratycznego państwa prawa, to jednak podstawową ich funkcją jest ochrona wolności praw konstytucyjnych jednostek przekazujących w dyskrecji pewne informacje na swój temat osobom wykonującym zawody zaufania publicznego. W krajowym, jak i europejskim orzecznictwie istotne znaczenie przypisuje się poufności kontaktów oskarżonego z obrońcą w postępowaniu karnym jako integralnego warunku efektywnego korzystania z prawa do obrony oraz poufność dziennikarskich źródeł informacji stanowiącego warunek istnienia wolności przekazywania informacji, a co za tym idzie, wolności prasy. Tego rodzaju informacje muszą w związku z tym podlegać intensywniejszej ochronie, również w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych. Między ochroną prywatności, prawa do obrony, wolności sumienia i wyznania, czy też wolności prasy, których ochronę na płaszczyźnie postępowania karnego gwarantuje tajemnica zawodowa oraz wspomniane zakazy dowodowe z jednej strony, a efektywnym zwalczaniem zagrożeń z drugiej może zachodzić do pewnych kolizji. Pozyskiwanie informacji w drodze kontroli operacyjnej, nawet sama dopuszczalność zarządzania kontroli, stanowi wkroczenie wymagające szczególnej ochrony stosunek zaufania i dyskrecji. Konsekwencje tego mogą być daleko idące, tak w wymiarze indywidualnym, wpływając na rzeczywiste korzystanie z wolności, konstytucyjnych wolności i praw przez jednostki komunikujące się z osobami wykonującymi zawody zaufania publicznego i powierzające im w związku z tym w poufności informacje, ale także w wymiarze społecznym. Kolizja obydwu wartości, wbrew jednak twierdzeniu prokuratora generalnego, nie jest jednakże tego rodzaju, że pierwszeństwo ma zawsze uzyskać ochrona wolności praw jednostki, a pośrednio samo tajemnica zawodowa. Nie jest wykluczone umożliwienie służbom policyjnym i ochrony państwa pozyskania informacji o charakterze poufnym przekazywanym podmiotom wykonującym zawody zaufania publicznego. Zważywszy na znaczenie nowych technologii w efektywnej walce z zagrożeniami, zdaniem Trybunału, ogólne wyłączenie spod kontroli operacyjnej podmiotów zobowiązanych w ustawie do zachowania tajemnicy zawodowej, a nawet wyłączenie informacji uznawanych za stanowiące tajemnicę zawodową jako bezwzględnie niedopuszczalnych do pozyskania w tym trybie, prowadziłoby do istotnych utrudnień w gromadzeniu materiału dowodowego niektórych rodzajów przestępstw popełnionych np. przy wykorzystaniu nowych technologii. Takie wartościowanie można przeprowadzić ad casum z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy. Może się to dokonać dopiero wówczas,
Gdy znana jest doniosłość zagrożenia, którego zapobieżeniu bądź wykryciu ma służyć uchylenie tajemnicy zawodowej, a także waga informacji stanowiących tajemnice zawodowe, które mają być ujawnione. Nie jest wykluczone, że waga interesu, jakim jest na przykład bezpieczeństwo znacznej liczby ludzi w konkretnej sprawie, może przeważyć nad ochroną stosunku poufności, a co za tym idzie uzasadniać utrwalenie poufnych informacji i ich następcze, nawet jedynie operacyjne wykorzystanie przez organy państw. Tutaj interes publiczny może przeważyć nad interesem prywatnym, ale zawsze musi być ta ocena dokonana na tle konkretnej sytuacji. Zdaniem Trybunału punkt ciężkości przesuwa się więc na zapewnienie stosownych gwarancji proceduralnych eliminujących nieuprawnione pozyskiwanie przez służby policyjne oraz służby ochrony państwa informacji, które z uwagi na ich treść i okoliczność przekazywania powinny podlegać ochronie prawnej. Modelowym rozwiązaniem tego konfliktu dóbr jest przewidziany w artykule 180 w paragrafie 2 Kodeksu Postępowania Karnego mechanizm zwalniania z tajemnicy zawodowej przez sąd, jeżeli jest to konieczne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, zaś dana okoliczność nie może zostać wykazana w inny sposób, nie łamiący tajemnicy zawodowej. Ów mechanizm został pozytywnie oceniony przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku SK64/03. W ocenie Trybunału zbliżone w swojej istocie rozwiązania legislacyjne powinny dotyczyć również ochrony tajemnicy zawodowej w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej. Nie ma żadnych uzasadnionych podstaw, by na tym etapie postępowania stosować łagodniejszy standard niż przewidziany w postępowaniu karnym. Przeciwnie, standardy te z uwagi na niejawność kontroli winny być co najmniej zbieżne ze standardami w postępowaniu karnym. Niezależnie od ustanowienia mechanizmu prewencyjnej sądowej kontroli i selekcji materiałów, co do których zachodzi prawdopodobieństwo, że stanowią tajemnicę zawodową, koniecznym elementem regulacji kontroli operacyjnej jest istnienie efektywnego mechanizmu umożliwiającego niezwłoczne, komisyjne i protokolarne niszczenie materiałów objętych tajemnicą zawodową, które nie zawierają informacji pozwalających na wszczęcie bądź prowadzenie postępowania karnego z uwagi na ich zbędność z punktu widzenia dalszego postępowania albo niedopuszczalność. Na wyjątkowo negatywną ocenę zasługuje brak stosownych rozwiązań w odniesieniu do tajemnicy zawodowych, które z uwagi na ich znaczenie dla urzeczywistnienia takich wartości jak prawo do obrony oraz wolność prasy powinny podlegać szczególnej ochronie przed ujawnieniem ich treści służbom stosującym kontrolę operacyjną. Wbrew stanowisku jednak Naczelnej Rady Adwokackiej, dopuszczalność niejawnego pozyskiwania informacji objętych tajemniczą obrońcą w drodze kontroli operacyjnej sama w sobie nie musi być uznana za naruszenie istoty prawa do obrony. W ocenie Trybunału niekonstytucyjność tych przepisów spowodowana jest jednak brakiem obowiązku zniszczenia zgromadzonych materiałów stanowiących tajemnicę obrończą. Analogiczne argumenty przemawiają za negatywną oceną zaskarżonych unormowania stanowiące wzorzec kontroli w niniejszej sprawie artykułem 54 ustępem 1 Konstytucji, gwarantującym również ochronę tajemnicy dziennikarskiej. Trybunał przypomina, że minimalnym standardem w odniesieniu do ochrony poufności kontaktów oskarżonego z obrońcą, a także poufności i tożsamości dziennikarskiej źródeł informacji jest istnienie kontroli sądowej, weryfikującej informacje zgromadzone w trakcie czynności operacyjno-rozpoznawczych i zarządzającej wyłączenie z dalszego wykorzystania tych materiałów, które zawierają informacje istotne z punktu widzenia, nie zawierające informacji istotnych z punktu widzenia ochrony dla postępowania, a chroniących jednak relacje zaufania między klientem a osobą wykonującą zawód zaufania publicznego. Piątym problemem konstytucyjnym był ocena braku unormowania w ustawie przesłanek niszczenia danych telekomunikacyjnych, które są nieprzydatne dla postępowania, w ramach którego je pozyskano. We wniosku z sierpnia 2011 roku Rzecznika Praw Obywatelskich wniesiono o stwierdzenie niezgodności artykułu 36b ustęp 5 ustawy o kontroli skarbowej, artykułu 28 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, artykułu 18 ustawy o CBA oraz artykuł 32 ustawy o SKW. W zakresie, w jakim zezwalając na pozyskanie danych telekomunikacyjnych, nie przewidują zniszczenia tych spośród danych, które nie zawierają informacji mających znaczenie dla prowadzonego postępowania. W punkcie 7 sentencji Trybunał uznał artykuł 36b ustęp 5 ustawy o kontroli skarbowej za zgodny z artykułem 51 ustęp 2 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji.
Ocena konstytucyjności tego przepisu ustawy o kontroli skarbowej nie może się bowiem odrywać od całokształtu unormowań pozyskiwania oraz gromadzenia danych telekomunikacyjnych przez wywiad skarbowy, a zwłaszcza od artykułu 36d ustępu 3 tej ustawy. Wbrew twierdzeniom rzecznika, w systemie prawa, na co zwracał trafnie uwagę marszałek Sejmu, istnieje przepis obligujący do niszczenia materiałów zbędnych. Zgodnie z artykułem 36 ustęp 3 materiały zyskane w wyniku czynności niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo, przestępstwa skarbowe albo nie mające znaczenia dla postępowania kontrolnego podlegają niezwłocznemu komisyjnemu protokolnemu zniszczeniu. To jest cytat z tego przepisu. Przepis ten wyraża dodatkową gwarancję, której istotnie trudno byłoby uznać za niekonstytucyjne. Powinien być traktowany jako rozwiązanie sprzyjające legalizmowi działania wywiadu skarbowego, a w konsekwencji wzmacniający poziom ochrony wolności praw jednostki. Trybunał stwierdził wobec powyższego, że wnioskodawca formułuje swoje zarzuty pod adresem niewłaściwego przepisu. Orzekając w przedmiocie wniosku, Trybunał związany jest, co prawda, jego granicami wyznaczonymi przez przedmiot i wzorce kontroli. Uwzględniając petitum i uzasadnienie wniosku rzecznika, jednak nie sposób odwołać się do zasady falsa demonstratio non nocet i przyjąć, że intencją wnioskodawcy było zakwestionowanie innego przepisu. Tutaj cały ciężar argumentacji wnioskodawca koncentruje bowiem na braku jakiegokolwiek mechanizmu niszczenia danych zbędnych z punktu widzenia prowadzenia postępowania. Wnioskodawca nie odniósł się natomiast do przesłanek przechowywania i dalszego wykorzystania danych telekomunikacyjnych przez wywiad skarbowy. Mechanizm, którego brak zarzuca Trybunał, rzecznik funkcjonuje w systemie prawa. Mając jednakże na uwadze zakres zaskarżenia, Trybunał nie mógł ocenić w niniejszej sprawie, czy ustawowe przesłanki przechowywania zgromadzonych telekomunikacyjnych dla celów innych postępowania są zgodne z konstytucją ze względu na zakres zaskarżenia. W punkcie 8 sentencji Trybunał stwierdził niekonstytucyjność przepisów w zakresie, w jakim nie przewidują one zniszczenia danych nie mających znaczenia dla prowadzonego postępowania. Tutaj Trybunał podzielił zarzut wnioskodawcy wobec trzech przepisów ustaw. Warunkiem niejawnego pozyskiwania informacji o osobach, w tym dotyczących ich danych telekomunikacyjnych, jest ustanowienie procedury niezwłocznej selekcji i niszczenia materiałów zbędnych oraz niedopuszczalnych. Rozwiązanie to zapobiega nieuprawnionemu wykorzystywaniu przez organy państwa zebranych legalnie informacji i ich przechowywaniu na wszelki wypadek, gdyby w przyszłości okazało się przydatne dla innych celów. Ingerencją w sferę prywatności jednostek będzie nie tylko jednorazowe pozyskanie danych o jednostce, ale również każde kolejne operacje na tych danych, w tym przechowywanie czy wtórne wykorzystanie w toku innych postępowań. Zakwestionowane przepisy nie regulują postępowania z danymi telekomunikacyjnymi po ich zgromadzeniu. Kwestia postępowania ze zgromadzonymi w tym trybie danymi została przez ustawodawcę pominięta. Nie ma zarazem prawnych podstaw do odpowiedniego stosowania przepisów regulujących niszczenie danych zgromadzonych w kontroli operacyjnej czy przepisów KPK regulujących kontrolę utrwalania rozmów. Oznacza to, że na gruncie zaskarżonych tych trzech przepisów ustawy o ABW, CBA i SKW nie ma żadnych regulacji dotyczących weryfikacji oraz niszczenia danych zbędnych. Nie jest wobec tego wykluczone przechowywanie danych nieprzydatnych dla prowadzonego postępowania, w toku którego wystąpiono o te dane, ani nawet dla innych usprawiedliwionych konstytucyjnie celów. Jak zasadnie zwrócił uwagę marszałek Sejmu w swoim stanowisku z marca 2012 roku, zakwestionowane przepisy prowadzą do sytuacji, w której dane o jednostkach mogą być przechowywane wyłącznie z powodu zaniechania ich rzetelnej weryfikacji. Trybunał Konstytucyjny dopuszcza przechowywanie danych telekomunikacyjnych dotyczących cudzoziemców znajdujących się pod władzą Rzeczpospolitej, w szczególności jeśli istnieją poważne i uzasadnione podejrzenia co do ich zaangażowania w działalność zagrażające bezpieczeństwu państwa, w tym terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Takie zróżnicowanie stopnia ochrony w porównaniu do obywateli, zdaniem Trybunału, ma swoje umocowanie przede wszystkim w artykule 51 ust. 2 i artykuł 37 ust. 2 Konstytucji. Ale
to również musiałby rozważyć ustawodawca, takich regulacji obecnie brakuje. W punkcie 9 sentencji Trybunał stwierdził niekonstytucyjność przepisu ustawy o służbie celnym w zakresie, w jakim zezwala na zachowanie materiałów innych niż zawierające informacje mające znaczenie dla postępowania sprawy wykroczeń skarbowych lub przestępstw skarbowych określonych w rozdziale 9 ustawy Kodeks Karny Skarbowy. Zakwestionowany przepis ustawy o służbie celnej zobowiązuje służbę celną do zniszczenia danych telekomunikacyjnych, które są nieprzydatne do prowadzonego przez służbę celną postępowania. Jednakże, co kwestionuje Rzecznik Praw Obywatelskich, zbyt szeroko określa przesłanki zachowania zgromadzonych materiałów. Zniszczeniu podlegać mają jedynie takie materiały, które nie zawierają informacji mających znaczenie dla postępowania w sprawach o wykroczenia skarbowe lub przestępstwa skarbowe. Dokonując rekonstrukcji wzorca kontroli, Trybunał przyjął, że w świetle artykułu 51 ust. 4 Konstytucji o informacjach zebranych w sposób sprzeczny z ustawą można mówić w trojakiego rodzaju sytuacjach. Po pierwsze, gdy pozyskiwanie danego rodzaju informacji jest w ogóle niedopuszczalne w świetle Konstytucji. Po drugie, gdy nie dokonuje się na podstawie i w granicach przewidzianych wyraźnie w ustawie. Po trzecie, gdy pozyskane informacje, nawet konstytucyjne lub ustawowo dopuszczalne, nastąpiło niezgodnie z procedurą określoną w ustawie, w prawie. Problemem konstytucyjnym postawionym przez rzecznika, problem ten można sprowadzić do rozstrzygnięcia wąskiego problemu. Mianowicie, czy dane pozyskane wprawdzie przez organ państwa zgodnie z ustawą można następnie gromadzić i ewentualnie wykorzystać dla innego celu niż cel ich pozyskania. Wnioskodawca nie zaskarżył przepisu regulującego cel gromadzenia danych w kontekście zasady proporcjonalności, a zwłaszcza nie postawił zarzutu, że wykorzystanie danych telekomunikacyjnych zebranych w związku z zapobieganiem lub wykrywaniem przestępstw skarbowych określonych w rozdziale 9 KKS do zapobiegania lub wykrywania innych przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych nadmiernie ingeruje przy uwzględnieniu masowego charakteru gromadzonych danych w prywatność, tajemnicę komunikowania się oraz autonomię informacyjną jednostki. Trybunał podziela zastrzeżenia rzecznika w odniesieniu do artykułu 75 ust. 5 ustawy o służbie celnej, choć widzi problem konstytucyjny nieco inaczej w perspektywie wskazanego przez wnioskodawcę wzorca kontroli, to jest artykuł 51 ust. 4 Konstytucji. Wnioskodawca twierdzi, że artykuł 75d ust. 5 ustawy o służbie celnej umożliwia zachowanie danych telekomunikacyjnych nie tylko wtedy, gdy mają one znaczenie dla postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe, o których mowa w rozdziale 9 KKS, ale także, że mają znaczenie dla postępowania w sprawie każdego przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego bez wyjątku, nawet wykraczającego poza określone w rozdziale 9. Trybunał zwrócił uwagę, że poprawne dokonanie w perspektywie konstytucyjnej w układni systemowej artykułu 75d ust. 5 ustawy o służbie celnej nie daje podstaw do nadania mu aż tak szerokiej treści, jak to czyni wnioskodawca. Przepis regulujący przesłanki gromadzenia danych, to jest ust. 5, zawarty jest bowiem w jednej jednostce redakcyjnej przepisu regulującego cel ich zbierania. Obydwa te przepisy powinny być interpretowane wobec tego łącznie. Wówczas rozumienie zakwestionowanego przepisu ograniczone będzie wyłącznie do przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych określonych w rozdziale 9 KKS, do którego odsyła artykuł 75d ust. 1 ustawy o służbie celnej. Trybunał uznał, że konstytucyjny organ państwa, jakim jest Rzecznik Praw Obywatelskich, dokonał jednak stosownej analizy praktyki zastosowania zaskarżonego przepisu i przyjął wobec tego do wiadomości, że przepis ten jest rozumiany przez właściwe organy państwa jak to wskazał rzecznik. Trybunał przyjął ponadto, że artykuł 75d ust. 5 ustawy o służbie regulujący przesłanki niszczenia materiałów zbędnych dla prowadzonego postępowania nie ma jedynie charakteru proceduralnego, lecz do pewnego stopnia również materialny. Określa bowiem ustawowe warunki zgodnego z ustawą gromadzenia informacji o jednostkach, jakimi są dane telekomunikacyjne. Dopiero przy uwzględnieniu treści artykułu 75d ust. 1 i 5 można ocenić, czy określone informacje zostały zebrane w sposób sprzeczny z ustawą, a co za tym idzie, czy znajduje do nich zastosowania prawo wyrażone w artykule 51 ust. 4 Konstytucji. Inaczej mówiąc, ocena legalności gromadzenia informacji przez służbę celną w świetle wskazanego przez wnioskodawcę wzorca kontroli nie może ograniczać się do pierwotnego celu zebrania danych. Musi również uwzględnić ustawowe przesłanki ich przechowywania, które z kolei reguluje się artykuł 75d ust. 5 ustawy o służbie celnej.
Należy mieć na uwadze, że ustawodawca relatywnie wąsko wyznaczył dopuszczalny zakres pozyskiwania przez służbę celną danych telekomunikacyjnych. W świetle artykułu 75d ust. 1 ustawy o służbie celnej jest dopuszczalne w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw skarbowych określonego tylko i wyłącznie w rozdziale 9 KKS, czyli przestępstw przeciwko organizacji gier hazardowych. Żądanie dostępu do tych danych jest możliwe w związku z konkretnym postępowaniem, jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego określonego w konkretnym rozdziale ustawy karnej. A zatem w każdym przypadku, kiedy w momencie zbierania danych telekomunikacyjnych przez służbę celną istnieje konstytucyjny lub ustawowo legitymowany cel uzasadniający ich pozyskanie i następuje to w przewidzianej ustawowo procedurze, należałoby uznać, że dane takie zostały pozyskane w sposób zgodny z ustawą. Zdaniem Trybunału, jeżeli w toku analizy zebranych danych okaże się, że nie ma, że materiały te nie zawierają dowodu popełnienia przestępstwa skarbowego, nie są przydatne dla dalszego postępowania w odniesieniu do przestępstwa skarbowego, co do którego było możliwe ich zebranie, lecz będą przydatne do zapobiegania lub wykrywania innych czynów zabronionych określonych w rozdziale 9 KKS, informacje te należałoby uznać w świetle artykułu 75d ust. 5 ustawy o służbie celnej za zebrane zgodne z ustawą i dopuścić ich wykorzystanie przez służbę celną. Można również uznać je za konieczne w demokratycznym państwie, ponieważ niewątpliwie legitymowanym konstytucyjnym celem jest zapobieganie oraz wykrywanie przypadków popełniania czynów zabronionych. Trybunał nie przesądza natomiast, czy wykorzystanie pozyskanych danych telekomunikacyjnych dla zapobiegania lub wykrywania wszelkich przestępstw i wykroczeń skarbowych, które są penalizowane w rozdziale 9, można uznać za proporcjonalne w perspektywie masowego i ogólnego charakteru zbierania danych telekomunikacyjnych. Wnioskodawca jednak takiego zarzutu nie postawił, poprzestając na problematyce proceduralnej. W szczególności nie wskazał jako wzorca kontroli w niniejszej sprawie artykułu 31 ust. 3 Konstytucji. W tym stanie rzeczy Trybunał stwierdził, że artykuł 75d ust. 5 ustawy o służbie celnej jedynie w zakresie, w jakim zezwala na zachowanie materiałów innych niż zawierające informacje mające znaczenie dla postępowania w sprawach wykroczeń skarbowych lub przestępstw skarbowych określonych w rozdziale 9 za niezgodny z artykułem 51 ust. 4 Konstytucji. Część trzecia sentencji dotyczyła umorzenia postępowania. Były trzy różne powody. Pierwszy związany był z cofnięciem częściowym wniosku przez prokuratora. Drugi problem dotyczył dwóch zarzutów, które prokurator generalny podniósł w wniosku z marca 2012 roku. Tutaj Trybunał umorzył postępowanie, ponieważ uznał, że wnioskodawca nie przedstawił uzasadnienia zarzutu niezgodności tych przepisów ze wskazanym wzorcem kontroli, czyli z przyczyn formalnych, a jako trzeci powód dla innej grupy problemów była kwestia zbędności wydania wyroku, ponieważ tam, gdzie stwierdzono niekonstytucyjność przepisów na podstawie jakiegoś jednego czy więcej przepisów konstytucyjnych, czasami już zbędne było dalsze dokonywanie oceny konstytucyjności przepisów. No i wreszcie problem ujęty związany z odroczeniem. Trybunał uznał za konieczne odroczenie utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów w części wskazanej w punktach 2, 5, 6 i 8 sentencji. I głównym powodem tego rozstrzygnięcia Trybunału była chęć zapobieżenia powstania choćby luki w systemie prawa, tak aby nie osłabiać możliwości sprawności działania państwa w walce z zagrożeniami, a w konsekwencji, żeby nie doprowadzić do wzrostu przestępczości bądź choćby osłabienia ich wykrywalności. To tyle. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję, panie sędzio, za bardzo zwięzłe przedstawienie bardzo obszernego uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, bo bardzo obszerne były zakresy zakwestionowania obowiązujących przepisów ustaw policyjnych zarówno przez prokuratora generalnego, jak i rzecznika praw obywatelskich. Teraz o zwięzłe przedstawienie też zdania odrębnego pana sędziego Wojciecha Hermelińskiego. Dziękuję, panie przewodniczący. Postaram się jeszcze zwięźle niż pan sędzia sprawozdawca to uczynić, tym bardziej, że zakres argumentów jest mniejszy z uwagi na zakres moich zarzutów do wyroku. Zarzuty dotyczą części pierwszej, punktu trzeciego, piątego i szóstego wyroku, jak również
do części postanowienia o umorzeniu postępowania. Jeśli chodzi o poszczególne punkty, to chronologicznie punkt trzeci dotyczy kontroli operacyjnej prowadzonej przez służbę kontrwywiadu wojskowego i służbę wywiadu wojskowego. Będę już w skrócie używał tego sformułowania skrótu SKW i SWW. Chodzi tutaj przede wszystkim o przestępstwa określone w innych ustawach i umowach międzynarodowych, jak mówi przepis. Przestępstwa też, jak mówi przepis, godzące w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa. I trzecia rzecz to jest kwestia kontroli operacyjnej w celu realizacji działań przewidzianych w innych ustawach, a także umowach międzynarodowych. To jest cytat z ustawy. Co do pierwszego podpunktu. Otóż artykuł 31 ustęp 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 punkt 1 litera A ustawy SKW uprawnia służbę kontrwywiadu wojskowego i służbę wywiadu wojskowego do prowadzenia kontroli operacyjnej w związku z przestępstwami przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwami wojennymi określonymi w rozdziale 16 Kodeksu Karnego oraz, i tutaj przepis brzmi następująco, a także w innych ustawach i umowach międzynarodowych. W tym zakresie, w moim przekonaniu, ten przepis nie spełnia wymogu konkretnego określenia zakresu przedmiotowego kontroli operacyjnej na poziomie ustawowym. Zwrot, a także innych ustawach i umowach międzynarodowych odsyła do bliżej nieokreślonej grupy przestępstw penalizowanych przez dowolne ustawy i umowy międzynarodowe. Strona przedmiotowa tych przestępstw nawiązuje do siatki pojęciowej stosowanej przez kodeks karny, wymieniając chronione dobra jak pokój czy ludzkość, jak również rodzaj przestępstw, jak przestępstwa wojenne. I chociaż te kategorie są powszechnie znane i stosowane w języku prawniczym i prawnym, mogą jednak okazać się trudne do jednoznacznego zastosowania w odniesieniu do czynów wymienianych przez inne ustawy lub umowy międzynarodowe. Duża swoboda, jaka przysługuje tutaj SKW i SWW w zakresie określania, jakie przestępstwa uzasadniają kontrolę operacyjną, w praktyce w moim przekonaniu niweczy jakikolwiek obiektywny nadzór nad stosowaniem zaskarżonej regulacji. Dodatkowo należy też zauważyć, że nie zabezpiecza ona obywateli przed rozszerzaniem zakresu kompetencji tych służb, można powiedzieć w cudzysłowie, tylnymi drzwiami poprzez tworzenie nowych regulacji kompetencyjnych poza ustawą SKW. Może to następować także na mocy umów międzynarodowych, które zostały ratyfikowane w trybie zwykłym, bez uprzedniej zgody na ratyfikację wyrażoną w ustawie. Oceny tej regulacji nie zmienia fakt, że zakres działania SKW i SWW jest ograniczony pod względem podmiotowym i obejmuje przede wszystkim żołnierzy i pracowników administracji wojskowej. Choć z racji specyfiki wykonywanych zadań muszą się oni liczyć ze stosunkowo większymi ograniczeniami prywatności niż cywile, powinni jednak mieć pewność co do zakresu tych ograniczeń. Moim zdaniem konieczne jest tutaj zastąpienie sformułowania, a także w innych ustawach i umowach międzynarodowych, odesłaniem do konkretnych przestępstw, czy też grup przestępstw penalizowanych w ściśle określonych ustawach albo też umowach międzynarodowych. Dalej wnioskodawcy zakwestionowali także artykuł 31 ustęp 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 punkt 1 litery G ustawy o SKW, który pozwala tej służbie na stosowanie kontroli operacyjnej w odniesieniu do innych przestępstw niż wymienione w artykule 5 ustęp 1 punkt 1 litera A do F. Tutaj cytuję przepis, godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, a także państw, które zapewniają wzajemność. Trybunał Konstytucyjny nie wydał w tym zakresie orzeczenia merytorycznego, z przyczyn, z którymi się nie zgadzam i o tych przyczynach napiszę szczegółowo w dokumencie pisemnym, tam się wypowiem. Natomiast tylko w skrócie chcę podkreślić, że regulacja ta cechuje się bardzo dużym stopniem nieprecyzyjności. Pojęcie godzenie w potencjał obronny nie jest pojęciem prawnym. Trudno określić, jakie stany faktyczne mogą się na niego składać, zwłaszcza, że chodzi tutaj także o potencjał obronny państw, które zapewniają wzajemność, jak mówi przepis. Na jego podstawie nie można określić, jakie konkretnie czyny zabronione uprawniają SKW czy SWW do podejmowania kontroli operacyjnej. Moim zdaniem także w tym wypadku konieczne byłoby zastąpienie zaskarżonego bardzo nieprecyzyjnego przepisu poprzez zamknięty katalog przestępstw, które mogą uprawniać SKW i SWW do stosowania kontroli operacyjnej. Trzecią kwestionowaną regulacją w zakresie tego punktu trzeciego sentencji wyroku, regulacją, która dotyczy kontroli operacyjnej
dotyczy kontroli operacyjnej prowadzonej przez SKW i SWW. Jest artykuł 31 ustęp 1 w związku z artykułem 5 ustęp 1 punkt 1 litera A ustawy o SKW, który umożliwia stosowanie podsłuchów i kontroli korespondencji w celu podejmowania, jak mówi przepis, działań przewidzianych dla SKW w innych ustawach, a także umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana. Także w tym wypadku Trybunał Konstytucyjny moim zdaniem niezasadnie uchylił się od merytorycznej oceny tego przepisu, pomimo że jest on obarczony największymi, uważam, wadami spośród wszystkich zakwestionowanych regulacji dotyczących SKW i SWW. Na jego podstawie służby te mogą stosować kontrolę operacyjną w związku z realizacją bliżej nieokreślonych zadań, jedynie pod tym warunkiem, że wynikałyby one z ustaw lub umów międzynarodowych. Taki sposób uregulowania kompetencji SKW respektuje tylko jedną, jedyną przesłankę dopuszczalności ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych, a mianowicie wymóg ich określenia w przepisach o randze ustawowej. Nawet on nie jest realizowany w całości, bo nie wyłącza możliwości upoważnienia SKW i SWW do kontroli operacyjnej na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych w trybie zwykłym, bez zgody wyrażonej w ustawie. Analizowana regulacja nie przewiduje natomiast żadnych, nawet najbardziej szczątkowych granic przedmiotowych dla zadań tych służb, które mogą wymagać sięgnięcia po podsłuchy czy kontrolę korespondencji. Uważam, że zadania te powinny być dokładnie opisane w ustawie jako wykrywanie i ściganie wyłącznie najpoważniejszych, ściśle określonych przestępstw. Tutaj na marginesie można powiedzieć, że ustawodawca to potrafił uporać się z taką nieokreślonością czy niedookreślonością zakresu przedmiotowego czynów, w związku z którymi dopuszczalna jest na przykład inwigilacja w zakresie podsłuchu procesowego. W artykule 237 Kodeksu Postępowania Karnego jest bardzo szczegółowy katalog obejmujących czy to poszczególne czyny penalizowane, czy grupy tych czynów, czy wręcz wskazane są niektóre rozdziały kodeksu karnego. Drugi problem, do którego skierowałem swoje zarzuty, to jest zakres przedmiotowy kontroli operacyjnej prowadzonej przez ABW. Chodzi tu o przestępstwa godzące w bezpieczeństwo państwa i przestępstwa korupcyjne. Również to jest nadal punkt trzeci sentencji wyroku. Według artykułu 27 ust. 1 w związku z artykułem 5 ust. 1 punkt 2 litera A ustawy o ABW służba ta jest uprawniona do prowadzenia kontroli operacyjnej w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania bliżej niesprecyzowanych, innych niż wymienionych wprost w ustawie przestępstw, które godzą w bezpieczeństwo państwa. Inaczej niż Trybunał Konstytucyjny uważam, że przepis ten przez swoją nieprecyzyjność nie tylko nie spełnia podstawowych standardów dobrej legislacji, ale także tworzy realne niebezpieczeństwo bezpodstawnego wkraczania w prawa i wolności obywateli. Pozwala on na prowadzenie kontroli operacyjnej w związku ze wszystkimi przestępstwami, także pozakodeksowymi, pod warunkiem, że ABW uznaje według sobie tylko znanych kryteriów za godzące w bezpieczeństwo państwa. Pojęcie przestępstw godzących w bezpieczeństwo państwa nie nawiązuje ani do potocznych, ani do ustawowych nazw poszczególnych czynów zabronionych. Nie koresponduje także z systematyką przestępstw przyjętych w kodeksie karnym. Zasady kwalifikacji danego czynu jako przestępstwa godzącego w bezpieczeństwo państwa nie są w żaden sposób określone i zobiektywizowane. Chodzi więc do wniosku, zastosowanie kontroli operacyjnej w każdym wypadku musi być dołączone uzasadnienie. To weryfikacja jego zasadności przez szefa ABW, prokuratora generalnego oraz sąd w moim przekonaniu jednak jest niewystarczająca. Brzmienie zaskarżonego przepisu niejako wymusza przyjęcie reguły, że należy co do zasady akceptować wnioski o kontrolę operacyjną, podczas gdy ochrona praw i wolności obywatelskich wymagałaby jednak postępowania dokładnie odwrotnego, to znaczy traktowania kontroli operacyjnej jako środka stosowanego tylko wyjątkowo. W rezultacie w moim przekonaniu nie ma jakiejkolwiek gwarancji przewidywalności działań ABW. Na podstawie brzmienia zaskarżonego przepisu nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, w jakich konkretnych sprawach, w odniesieniu do jakich typów przestępstw czy konkretnych czynów stosowanie kontroli operacyjnej jest dopuszczalne, w jakich nie. Uważam, że przesłanki stosowania kontroli operacyjnej przez ABW powinny być określone w sposób maksymalnie precyzyjny przez odesłanie do konkretnych przepisów karnych określających znamiona najpoważniejszych przestępstw, które mają być przy jej pomocy wykrywane lub ścigane. Można by tutaj przytoczyć wręcz dosłowne uzasadnienie sentencji wyroku przedstawione przez pana sędziego sprawozdawcę odnośnie do punktu drugiego wyroku, podstawy ekonomiczne państwa. Tutaj zasada jest podobna. Pan sędzia tutaj wspominał o tytułach
czy rodzajach przestępstw zawartych w rozdziałach 17, 18 kodeksu karnego. Tutaj oczywiście można również wskazać jeszcze inne rozdziały. 29, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych, samorządowi terytorialnemu. 37, przeciwko obrotowi pieniędzmi. Pewną próbę czynią posłowie, wspominany już podczas poprzedniej rozprawy druk sejmowy o numerze 633, w którym była próba wskazania poszczególnych przestępstw, penalizacji poszczególnych przestępstw poprzez odwołanie się do przestępstw zawartych w kodeksie karnym czy rozdziałów kodeksu karnego z tym wyróżnikiem w postaci bezpieczeństwa państwa. Była to pewna próba, z której wynika, że jednak jest możliwość takiego doprecyzowania tych czynów, ażeby nie rodziło to wątpliwości co do intencji służb. Kwestia kolejna to jest kwestia zakresu przedmiotowego i procedury udostępniania danych telekomunikacyjnych. Tutaj przedmiotem punktu 5 sentencji wyroku Trybunału jest 7 przepisów, które uprawniają wskazane w nich służby do uzyskiwania dostępu do danych telekomunikacyjnych, takich jak na przykład bilingi telefoniczne. Moim zdaniem Trybunał Konstytucyjny prawidłowo tutaj trzeba podkreślić, ocenił, że te przepisy są niezgodne z Konstytucją, jednak w moim przekonaniu nie uwzględnił w sentencji przy tym istotnych zarzutów wnioskodawców i pominął jako wzorzec kontroli artykuł 2 Konstytucji, artykuł 8 Konwencji, co spowodowało, że wyrok jest niepełny, a sentencja tego wyroku może jednak wprowadzać ustawodawcę w błąd co do zakresu koniecznych zmian zaskarżonych przepisów, których to przecież zmian ustawodawca winien dopełnić w okresie zakreślonych 18 miesięcy. W moim przekonaniu w punkcie 5 sentencji należało zanalizować nie tylko wadę w postaci braku niezależnej kontroli, co jest rzeczą oczywistą, nad dostępem do danych telekomunikacyjnych, ale także dwa inne istotne jego mankamenty, o których za chwilkę powiem. Po pierwsze, należało krytycznie ocenić brak precyzyjności zaskarżonych przepisów, jeżeli chodzi o określenie okoliczności, które uprawniają do dostępu do danych telekomunikacyjnych. Zaskarżone regulacje odwołują się jedynie do celu, jakim mają służyć uzyskane informacje, przy czym czynią to nadal ogólnikowo, wskazując, że jest to uzasadnione z uwagi na zapobieganie lub wykrywanie przestępstw lub realizację ustawowych zadań służb. Sędzia sprawozdawca tutaj dokładnie wyłuszczył te wszystkie mankamenty. W rezultacie zaskarżone przepisy, z wyjątkiem dostatecznie precyzyjnego w moim przekonaniu artykułu 75 ust. 1 ustawy o służbie celnej, pozwalają na uzyskiwanie przez wymienione służby dostępu do danych telekomunikacyjnych podczas postępowań prowadzonych w sprawach, czynów penalizowanych przez kodeks karny i zabronionych na mocy licznych ustaw szczególnych, czynów stanowiących przestępstwa, ale też przestępstwa skarbowe, ale także delikty administracyjne albo nawet cywilne, a nawet przewinienia służbowe, czy też czyny, które w ogóle nie stanowią naruszenia jakichkolwiek przepisów. Ja tutaj nie będę już wyłuszczał przykładów, podam je bardzo precyzyjnie w pisemnym uzasadnieniu mojego zdania odrębnego. Także czynów ściganych z oskarżenia publicznego, a również z oskarżenia prywatnego. Także czynów, których ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, tak zwane przestępstwa wnioskowe. Czyny, które w ogóle są niezależne od stopnia ich szkodliwości społecznej, czy też często wymieniane bez względu na specyfikę danej formacji i zadania, które nie zawsze służą wykrywaniu, ściganiu czy zapobieganiu przestępstwom, ale także na przykład w wypadku ABW, CBA, SKW i SWW służą dla realizacji zadań kontrolnych lub działalności analityczno-planistycznej. W rezultacie, w moim przekonaniu, przeciętnie obyty z prawem i praktyką działania służb obywatel z całą pewnością będzie miał duże trudności z ustaleniem, w jakich sytuacjach musi poważnie liczyć się z korzystaniem przez służby z jego danych telekomunikacyjnych. Pomijając już konieczność znajomości wielu przepisów z różnych ustaw, problematyczne może być również to, że analiza przepisów w ich literalnym brzmieniu prowadzi do wniosków sprzecznych ze zdrowym rozsądkiem. Uprawniają one na przykład policję do dostępu do bilingów telefonicznych w związku z podejrzeniem na przykład niezamieszczenia stopki redakcyjnej w gazecie, naruszenie prawa prasowego, wyrębu drzewa w lesie o wartości przekraczającej 420 zł, artykuł 120 kodeksu wykroczeń. Inne jeszcze przykłady, o których mówi pan sędzia sprawozdawca, które też były podane w pisemnym stanowisku prokuratora generalnego. Te wskazane niedostatki zaskarżonych regulacji poza wspomnianym artykułem 75d ust. 1 ustawy o służbie celnej stanowią w mojej opinii przede wszystkim naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa i prawa oraz zasady określoności prawa. Artykuł 2 Konstytucji zabrania bowiem stanowienia przepisów niejasnych, zastawiających pułapki na obywatela, jak również przepisów absurdalnych.
Trzeba tutaj dodać, że stan taki skrytykował także Trybunał Sprawiedliwości w swoim wyroku z 8 kwietnia 2014 roku w sprawie połączonych pytań prejudycjalnych sądów irlandzkiego oraz austriackiego w sprawie tzw. dyrektywy retencyjnej, stwierdzając w punkcie 58 uzasadnienia, że dyrektywa 2006 łamane przez 24 obejmuje całościowo wszystkie korzystające z usług łączności elektronicznej osoby, których dane zatrzymywane są nawet wtedy, gdy nie ma wobec nich żadnych podstaw, nawet pośrednich, do wszczęcia postępowania karnego. Ma ona zastosowanie nawet do tych osób, co do których brak jest dowodów mogących sugerować, że ich zachowanie może mieć związek nawet pośredni i daleki z poważnymi przestępstwami. W sentencji wyroku Trybunał pominął kolejną przesłankę. Otóż brak jest w zaskarżonych przepisach jest zastrzeżenia, że dane telekomunikacyjne mogą być udostępniane służbom tylko wówczas, gdyby inne środki zdobywania informacji okazały się nieskuteczne, albo też gdyby istniało wysokie ryzyko, że okażą się nieskuteczne bądź nieprzydatne. Moim zdaniem ekwiwalentem takiej klauzuli subsydiarności nie może być zastrzeżenie zawarte w trzech zaskarżonych przepisach, że ABW, CBA, SKW i SWW mogą uzyskiwać w celu realizacji swoich zadań tylko informacje niezbędne. Brak jest bowiem dokładnie opisanych kryteriów, według których ta niezbędność miałaby być oceniana. Wskazany brak subsydiarności zaskarżonych przepisów otwiera możliwość wykorzystywania danych telekomunikacyjnych nie tylko wówczas, gdy jest to rzeczywiście niezbędne dla wykrycia lub zapobiegania przestępstwom, ale także wtedy, gdy jest to po prostu najprostsze i najwygodniejsze. Uzyskiwanie i przetwarzanie takich danych staje się coraz mniej skomplikowane i kosztowne, a poza tym daje dobre wyniki w stosunkowo krótkim czasie. Wobec tego istnieje ryzyko, że sprawdzenie bilinków z rozmów czy też odczytów z urządzenia GPS zamontowanego w telefonie czy samochodzie może być wkrótce pierwszą czynnością podejmowaną we wszystkich sprawach, np. w celu wytypowania wstępnego kręgu osób zamieszanych w dane przestępstwo, nawet wtedy, gdy bez szkody dla wyniku postępowania można ten sam cel osiągnąć tradycyjnymi metodami śledczymi bez ingerencji w prywatność dużej liczby obywateli. I po trzecie, dostęp wskazanych służb do danych telekomunikacyjnych o obywatelach nie podlega w świetle zaskarżonych przepisów jakiejkolwiek obiektywnej kontroli ani uprzedniej, ani następczej. Ta wada została dostrzeżona w sentencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nie wymaga więc tutaj żadnego szerszego przeze mnie omówienia. Byłoby to powtarzanie argumentów, jakie padły ze strony pana sędziego sprawozdawcy, ujęte zresztą w wyroku Trybunału. Chcę tylko dodać, że tak tutaj podkreśla zresztą tę okoliczność Trybunału Sprawiedliwości w tym wspominanym przeze mnie wyroku, unieważniając dyrektywę retencyjną, gdzie w punkcie 62 uzasadnienia krytycznie tutaj Trybunał stwierdza, że uzyskanie przez właściwe organy krajowe dostępu do danych nie podlega uprzedniej kontroli sądu lub niezależnego organu administracyjnego, które pilnowałyby, aby udostępnianie i wykorzystywanie danych ograniczało się do przypadków, gdy jest to ściśle koniecznie do realizacji zamierzonego celu oraz orzekały lub decydowały wyłącznie na uzasadniony wniosek przedstawiony, co warto podkreślić, w kontekście postępowań mających na celu zapobieganie, wykrywanie lub ściganie przestępstw. I ostatnia rzecz to jest kwestia zakresu przedmiotowego kontroli operacyjnej. Chodzi o informacje objęte tajemnicą zawodową, część pierwsza wyroku, punkt 6 sentencji. Tutaj nie chciałbym, żeby moje stanowisko było zrozumiane opacznie. Ja uważam, że Trybunał Konstytucyjny w odniesieniu do stosowania kontroli operacyjnej w celu gromadzenia informacji objętych tajemnicą zawodową wadliwie zakonstruował zakres zaskarżenia. Częściowo oczywiście zgadzam się z orzeczeniem Trybunału, natomiast uważam, że rekonstrukcja zaskarżenia była niezasadna, ponieważ wyrok Trybunału Konstytucyjnego powinien dotyczyć wyłącznie tajemnicy obrończej i tajemnicy dziennikarskiej, a wzorcami kontroli powinny być tylko niektóre przepisy wskazane we wniosku. Wynika to z petitum wniosku wnioskodawcy, bo wnioskodawca tutaj wniósł o zbadanie dopuszczalności pozyskiwania za pomocą kontroli operacyjnej informacji zawierających tajemnicę adwokacką, dziennikarską, notarialną, radcy prawnego i lekarską, ale uzasadnienie wniosku dotyczy tylko szczegółowo wyłącznie tajemnicy obrończej i tajemnicy dziennikarskiej. Natomiast argumentacja odnosi do pozostałych rodzajów tajemnicy zawodowej ogranicza się do sformułowania zarzutu, że kontrola operacyjna nie wyłączająca informacji chronionych tymi tajemnicami daje służbom zbyt szeroki zakres swobody. Zresztą trzeba tutaj dodać, że i uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego koncentruje się na tajemnicy obrończej i dziennikarskiej. I pokrótce jeszcze tylko moje zarzuty do takiego ujęcia sentencji.
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie powinno ograniczać się do oceny braku gwarancji proceduralnych zniszczenia materiałów zawierających informacje objęte zakazami dowodowymi, ale rozstrzygać kwestię, czy tego typu materiały w ogóle mogą być pozyskiwane w toku kontroli operacyjnej. To bowiem stanowiło istotę wniosku prokuratora generalnego. W przeciwieństwie do stanowiska, jakie wyraził Trybunał w dzisiejszym wyroku, nie uważam, ażeby wystarczającym rozwiązaniem kwestii poszanowania tajemnicy obrończej i dziennikarskiej, można tu mówić ewentualnie też o radcowskiej tajemnicy, która zaktualizuje się w momencie, kiedy radcowie prawni uzyskają uprawnienia obrończe, ażeby wystarczającym rozwiązaniem kwestii było tylko wprowadzenie gwarancji, że materiały uzyskane pomimo zakazów dowodowych będą odpowiednio niszczone. Mechanizm taki jest oczywiście ważny i potrzebny, lecz jedynie jako instrument uzupełniający na wypadek, gdyby nie zadziałała gwarancja podstawowa w postaci całkowitego zakazu podsłuchiwania obrońców i dziennikarzy w zakresie objętym tajemnicą obrończą i dziennikarską. Tu trzeba podkreślić, że Trybunał Konstytucyjny w swoim orzecznictwie daje wyraz przekonaniu, że tam, gdzie występuje możliwość ingerencji bądź wręcz ograniczania praw i wolności obywatelskich, tam dbałość o istnienie gwarancji te prawa i wolności chroniące musi być szczególna. Istotne znaczenie ma w tym zakresie tajemnica zawodowa, w tym tajemnica obrończa i dziennikarska i trafnie tutaj podkreśla moim przekonaniem prokurator generalny we wniosku, że wszystkie informacje tą tajemnicą objęte podlegają ochronie ustawowej przewidzianej między innymi w artykułach 178, 180 i innych kodeksu postępowania karnego. Wyrażona w artykule 178 Kodeksu Postępowania Karnego tajemnica obrończa ma charakter bezwzględny. Jedyną sytuacją mogącą powodować jej naruszenie jest ewentualna obecność prokuratora bądź osoby przez niego wskazanej przy poufnej rozmowie obrońcy z podejrzanym w toku postępowania przygotowawczego lub też zatrzymującego przy rozmowie zatrzymanego z adwokatem. Obie te sytuacje są regulowane rygorystycznymi przepisami Kodeksu Postępowania Karnego. Zresztą Trybunał niedawno się tymi sprawami zajmował. Identyczne rygory dotyczą możliwości czasowego cenzurowania korespondencji podejrzanego z obrońcą, a jeszcze bardziej rygorystycznie jest ukształtowana sytuacja, kiedy w toku przeszukania znalezione zostaną dokumenty, co do których obrońca czy nawet inna osoba oświadczy, że obejmują one okoliczności związane z pełnieniem funkcji obrońcy. Nie ma tutaj możliwości nawet zajrzenia w te dokumenty. Zresztą tutaj pan prokurator generalny w swoim wniosku dokładnie tę sytuację opisuje. Dlatego też dochodzę do wniosku, że w sposób rażący i całkowicie niezasadny odbiega od tych wszystkich przed chwilą przeze mnie wymienionych standardów sytuacja, kiedy w toku postępowania przedprocesowego bez zachowania jakichkolwiek gwarancji konstytucyjnych dochodzi do naruszenia prawa do poufności kontaktów między obrońcą a jego klientem, czy też dziennikarzem a jego źródłem informacji, a tym samym doznaje pogwałcenia prawa do obrony poprzez wprowadzenie inwigilacji tych kontaktów przez policję bądź też inne służby. Trzeba tutaj powiedzieć, że chroniona całkowicie na poziomie postępowania przygotowawczego bądź sądowego tajemnica obrończa czy dziennikarska zostaje w tym postępowaniu zupełnie unicestwiona. Kontrola wymiany poufnych informacji między obrońcą i jego klientem bądź też dziennikarzem i jego źródłem informacji nie podlega żadnym ograniczeniom, a pozyskane w ten sposób informacje podlegają weryfikacji przez osoby nieuprawnione według nieznanych kryteriów. W świetle zasad doświadczenia życiowego należy przyjąć, że ujawnienie organom prowadzącym kontrolę operacyjną informacji objętych zakazami dowodowymi jest sytuacją nieodwracalną, w tym sensie, że pozyskane w ten sposób dane nigdy nie zostaną, można powiedzieć, wymazane ze świadomości osób, które z nimi się zapoznały. Ograniczona jest oczywiście tylko użyteczność takich informacji jako formalnych dowodów w postępowaniu karnym, ale nie ma to jednak, bo jest prawnie niewykonalne, faktycznych przeszkód tutaj, aby były one wykorzystane w toku postępowania na użytek wewnętrzny, na przykład przy planowaniu czynności postępowania przygotowawczego. Dlatego też uważam, że minimalną gwarancją poszanowania tajemnicy obrończej i dziennikarskiej jest zakaz pozyskiwania informacji objętych tą tajemnicą, a w wypadku ich przypadkowego zdobycia weryfikacja zgromadzonych materiałów przez niezawisły sąd i albo uchylenie tajemnicy zawodowej, ale jest to prawnie dopuszczalne, albo też zniszczenie zgromadzonych materiałów. W praktyce realizacja tych wymogów będzie wymagała wprowadzenia co do zasady całkowitego zakazu kontroli operacyjnej adwokatów i dziennikarzy, który mógłby być uchylony tylko i wyłącznie przez sąd i tylko w takim zakresie, w jakim nie dotyczyłby bezwzględnej tajemnicy obrończej i dziennikarskiej. Tutaj zresztą Trybunał Praw Człowieka, o którym też i pan sędzia wspominał, w wielu orzeczeniach, na przykład Brema przeciwko Wielkiej Brytanii, Rybacki przeciwko Polsce i innych, o których napiszę w uzasadnieniu pisemnym, bardzo szeroko
Trybunał się na ten temat rozwodził i wypowiadał. Dodać też należy, że obecny stan prawny w tym zakresie skrytykował też Trybunał Sprawiedliwości w wspominanym przeze mnie już wyroku z kwietnia tego roku, twierdząc w punkcie 58 uzasadnienia, ponadto dyrektywa nie przewiduje żadnych wyjątków, a więc w rezultacie stosuje się nawet wobec tych osób, których komunikacja na gruncie przepisów prawa krajowego objęta jest tajemnicą zawodową. I ostatnie zdanie na koniec. Chciałem podkreślić, że moje zastrzeżenia o tej budzi przede wszystkim nienależyta staranność ustawodawcy, jeśli chodzi o badanie, jaki zakres inwigilacji obywateli przez służby jest rzeczywiście niezbędny do zapobiegania i ścigania przestępstw. Wątpliwości moje powstają także z uwagi na lekceważenie przez ustawodawcę konieczności zapewnienia stosownych gwarancji proceduralnych, zwłaszcza w postaci kontroli sądowej, co może skłaniać służby do nadużywania swoich kompetencji. To tyle w ustnym uzasadnieniu, o wiele szersze będzie zawarte w dokumencie pisemnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie sędzio. Wyrok Trybunału jest ostateczny. Wyrokiem Trybunału jest wyłącznie to, co Trybunał orzekł w sentencji i uzasadnienie zdania odrębne pokazują dodatkowe aspekty, ale one w żadnej mierze nie obowiązują, tak jak wyrok Trybunału. Chciałbym podziękować wszystkim za ciężką pracę w tej sprawie, za wnioski. 7 wniosków, 4 prokuratora generalnego, 3 rzecznika, które dostarczyły pracy Trybunałowi, ale pracy bardzo potrzebnej. I szczególnie chciałem podziękować sędziemu sprawozdawcy za wręcz tytaniczną pracę, jaką wykonał. Kiedy czytałem i komparycję, i sentencję wyroku, miałem wręcz fizyczne doznanie prawdziwości słynnego twierdzenia Monteskiusza, że sędzia jest ustami prawodawcy ustawy. Dziękuję także wszystkim wezwanym na rozprawę przedstawicielom rządu i służb policyjnych, bo dzięki temu mogliśmy właśnie lepiej zrozumieć w trakcie długiej rozprawy wszystkie konteksty, bo Trybunał zadał wszystkie pytania, które powinien czy uznał za potrzebne zadać, ponieważ ta sprawa była jakoś publicznie przedstawiana, więc powiem, że jak Państwo wiedzą, Trybunał wystąpił do prezesów sądów apelacyjnych i prezesów sądów okręgowych w miastach, w których znajdują się sądy apelacyjne, o informacje dotyczące praktyki stosowania przepisów o kontroli operacyjnej, w tym kontroli operacyjnej przedstawicieli zawodów zaufania publicznego. Pojawiły się kłopoty, jeżeli chodzi o najważniejszy, jeżeli chodzi o takie orzecznictwo, Sąd Okręgowy w Polsce, czyli Sąd Okręgowy dla Miasta Stołecznego Warszawy. Wbrew przepisom, to dla nas jest jakby oczywiste, ostatecznie nie otrzymaliśmy informacji. W związku z tym, skoro tak, to w ramach dialogowania z Sądem Okręgowym 3 sędziów Trybunału, czyli ja, sędzia sprawozdawca, sędzia Zubik i sędzia Chremeliński, po umówieniu się na termin udaliśmy się do Sądu Okręgowego. I tam, tak jak się spodziewałem, uzyskaliśmy pełny dostęp do wykazów, rejestrów, także dokumentów poszczególnych spraw ściśle tajnych. Nie było żadnych ograniczeń i problem, jaki został stworzony, zabrał nam ładnych parę godzin. Ale dzięki temu mogliśmy przedstawić całemu składowi informacje o tym, jak przebiega sądowa kontrola zarządzania czynności operacyjno-rozpoznawczych w kontekście także polityki kontroli wniosków szefów policji ze strony prokuratora generalnego. To również miało istotne znaczenie dla
ostatecznego rozstrzygnięcia. Wyrok Trybunału wraz z pisemnym uzasadnieniem i też tymi dwoma zdaniami odrębnymi zostanie doręczony do wnioskodawców i do uczestników postępowania w terminie określonym w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Zamykam posiedzenie. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.